Witamy wszystkich w Kulturystyce bez ściemy. Adam Suker, Dawid Czechowicz. Siemanko, Adam. Wszystkim witam. Adam, zanim przejdziemy do głównego tematu, jak zwykle zapytam, a właściwie to może powiesz nam po prostu, co tam u ciebie, bo dawno nie widzieliśmy żadnych wpisów na Instagramie, też zbytnio się nie udzielasz, nie jesteś influencerem dobrym, więc może tutaj po prostu. No, może niedługo zacznę to nadrabiać, ale na razie kiepsko mi idzie. Wiesz co, no wszystko idzie dobrze, nie? Gdzieś tam mam w tej chwili 133 kilo. Chciałbym do tych 300 funtów dobić. Wiesz, o co chodzi. Tak. Teraz taki bykowy filmik Antua wrzucił, jak tam ma 300 funtów i tam sobie tętno mierzył, jak skarpetki ubiera. Ale ci powiem, nie ma tak źle. Powiem ci, pomijałem już kiedyś wagę 134, z hakiem, wiesz, za każdym razem, jak dochodzisz znowu do tej wagi, no to już czujesz się lepiej, nie? No wiadomo, tam sarenką nie jestem, ale no, bywało gorzej, nie? A tak, wiesz, wszystko gdzieś tam dobrze, no święta niedługo. Więc będzie łatwiej dobić, mówisz? No, oczywiście, znaczy, no, u mnie raczej nie będzie jakiegoś żarcia, ale to wiesz, też nie dlatego, że jakoś tam a to zobaczę, ale no raczej no, nigdy w święta jakoś się tam nie opycham specjalnie, nie? Znaczy za dzieciaka to tak, to pod korek, nie? To, wiesz, jak to było. No, ale to wiesz, to też wtedy adekwatnie do tego miałem poziom tłuszczu. No tak, pamiętam twoje te zdjęcia, stare przemiany, jedne z pierwszych na SFD były też Przemka Górynowicza, Mariusza Żaby, moje, takie no tych pierwszych przemian tak naprawdę, jeżeli o to chodzi. No masz, każdy miał jakiś problem z wagą, nie, że miał nadwagę, no to się też wiesz, stąd gdzieś tam wzięło, nie. No, ja tak, ale wiesz, ja nie byłem gruby dlatego, że, no, to już też nieraz mówiłem, dlatego, że wiesz, jakiś tam genetyka, coś tam, no ja faktycznie żarłem jak smok, nie? Znaczy wiesz, teraz jakbym tak zliczył te kalorie, no to wiesz, nie chodzi nawet o ilości, bo ilości też nie były małe, ale wiesz, no same takie rzeczy, gdzie tych kalorii trzeba nabić sporo, nie? I większość to wiadomo, cukry i tłuszcze trans, więc takie żywienie no mało zdrowe. Natomiast wiesz, potem jak już grałem w piłkę, to już też było inaczej, ta aktywność większa. Człowiek gdzieś tam do tej szkoły średniej poszedł, to też się pozmieniało wiele, nie? Ale tak w podstawówce to byłem gruby, szczególnie zimą, gdzie wiesz, w piłkę nie było za bardzo gdzie grać, a chipsy, jakieś słodycze się ładowało i przed jakąś konsolą siedziało. No. Szczególnie, że tak jak mówisz, właśnie tego ruchu zimą brakowało. Ale ogólnie co, byłeś takim bardziej aktywnym dzieckiem, czy raczej gruby idzie na bramkę? Nie, wiesz co, ja byłem faktycznie, w piłkę grałem od 9 roku życia, to już tak wiesz, że trenowałem w klubie i faktycznie nawet jak nie miałem treningu w klubie, to szedłem gdzieś, wiesz, zawsze z kolegami pograć, jak nie było kolegę, to wystarczyło jednego takiego wyciągnąć, żeśmy sobie tam kurde strzelali, wiesz. Taki, jeśli chodzi o ruchliwość, to byłem ruchliwy, nie? No ale wiesz, no ta ilość ruchu, to było wszystko, wiesz, przy tych ilościach kalorii, co wiesz. Ja byłem takim dzieckiem, że tam nie było tak, że po prostu mnie zmuliło, nie? Ja potrafiłem, wiesz, wyciągnąć na przykład paczkę frytek, taką 750, całą ładować do mikrofalówki i zjeść na jednym posiedzeniu, nie? Jak do Dragon Balla. No dokładnie, nie? To wiesz, to były takie czasy. Jak chipsy. No, dokładnie. No teraz popularne są chipsy, pozdrawiamy Piotra Boreckiego, wcześniej były popularne frytki i tak dalej. Adam, takie pytanie, bo zawsze mnie to, zanim przejdziemy troszkę jeszcze do poważniejszych rzeczy, zawsze mnie to zastanawiało, ty jesteś ze Śląska, a nigdy nie słyszałem u ciebie takiej gwary typowej. Ty mówisz normalnie, jak porozumiewacie się tam taką gwarą, jak ktoś do ciebie, czy raczej... No ja wszystko rozumiem się tę gwarę, no może nie wszystko, bo wiesz, takie bardzo wyszukane słownictwo, no to może nie. Ale to przez moją mamę, nie? Bo generalnie u mnie w rodzinie było tak, że mówili po śląsku, cała rodzina. Zresztą babcia to nawet była, wiesz, urodziła się na terenie Niemiec, potem w czasie wojny to się pozmieniało, nie? Więc oni tam wszyscy mówili po śląsku, tyle że no, mój wujek to do tego stopnia, że gdzieś poza Śląskiem poszedł do sklepu, to miał problem zakupy zrobić w takim sklepie, wiesz, nie samoobsługowym, bo nieraz rzucał takie teksty, że ludzie, wiesz, nie wiedzieli, o co mu chodzi, nie? No, a moja mama właśnie tak od małego mnie i mojego brata gdzieś starała się wychować, na, wiesz, w taki sposób, żebyśmy się umieli normalnie rozmawiać, nie? A nie godać jak tutaj. No tak, bo właśnie ale wiesz, ale reszta rodziny tam jechała gwarą, no to wiesz, jakaś impreza rodzinna, to tak wiesz, czasem z bratem jeden do drugiego, wiesz, zaraz beka jakaś, bo tam wiesz, jak wujek pociągnął jakimś tekstem.
No wiesz, pół godziny żeśmy się zastanawiali, co powiedział. Potem żeśmy się mamy albo taty pytali. No i szło to rozszyfrować. Natomiast wiesz, ja tak na co dzień nie używam, no bo też gdzieś już wiesz, też to troszkę odeszło, nie? Gdzieś tam w urzędzie, że pracujesz z ludźmi, wiesz, czy nawet załatwić gdzieś w jakimś urzędzie, cokolwiek przez telefon, no ludzie już tak, wiesz, teraz ci ludzie też się tak wymieszali trochę, nie? Bo wiesz, czasy, że ludzie, wiesz, kiedyś to każdy mieszkał w jednym miejscu, tak samo jak z pracą, kiedyś ktoś pracował, to lata w jednym jakimś zakładzie czy coś, nie? No, moi rodzice tam, wiesz, po 20 parę lat pracowali, czy nawet 30 lat moja mama w jednym miejscu, nie? A dziś to, wiesz, człowiek pracuje tu, za chwilę tu, mieszka tu, tu się przeprowadzi, więc dzisiaj to się tak pomieszało, że no wiesz, tą gwarę rozumiem, ale nie mówię na co dzień, nie korzystam. Wiesz, bo zauważyłem, że wiele jest osób, które właśnie mają taki, są bardzo mają swoją taką, przyciągają swoją osobą. Zobacz, na przykład Sibum ma ten akcent taki bardziej kanadyjski, to nie jest typowo amerykański, wiesz, język. Tak samo zobacz, u nas na przykład jest Marcin Paleciok, który właśnie mówi tą swoją, i to też myślę, że ten jego fenomen po części może brać się właśnie z tego, że on, wiesz, no, jest bardzo taki sympatyczny, miły gościu, a jeszcze do tego dodaje tą swoją właśnie gwarę, tak jak, wiesz, jest te ciebie u nas i tak dla ciebie o to właśnie chodzi. Wiesz co, ale on też na kopalni pracował, nie? A wiesz, często jest w takim miejscu, wiesz, z kim się zadajesz, takim się stajesz, jak wszyscy dookoła jadą gwarą, a na kopalniach z reguły tak jest, że większość tych chłopów tam to, wiesz, jedzie gwarą ostro, bo też mam właśnie paru znajomych górników, no to i tam, wiesz, tam cały czas to obowiązuje, nie? Dawid Wizdol chyba też dość, tak, dość no? mocno tam jeszcze. Tak, Dawid też, nie? No ale wiesz, wszystko rozumiem, co Dawid mówi. Tak, zresztą Dawid wyszedł, pozował do utworu Śląsku. On ma taki utwór, ale to już ma drugi rok rzędu, trzeci? Tak, nie wiem. Tak. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. O Śląsku, naprawdę, jak widziałem ten układ, to powiem ci, że taki, widać, że on jest włożone są w to emocje. No, bo to jest tak, wiesz, typowy chłopak ze Śląska, nie? A, ale wiesz, to jest też piękne, że nie wstydzi się tego swojego, że tak, bo no. Niektórzy mają tak, że o skądś tam jestem ze wsi na przykład, to wiesz, to się wstydzę tej wsi, a on po prostu naprawdę to nawet tak naciska na to, żeby pokazać, że jest dumny ze swojego pochodzenia. No, to ten, ale wiesz, Dawid to nawet jak w Niku ma charakternie śląski. Na on jest, on jak z nim się rozmawia, to taki... No, no. I to nawet kwestia przygotowań, nie? To tam, wiesz, Dawid tam 1500 kalorii, 2 godziny kardio, i się pyta, czy trzeciej nie dołożyć, nie? No, tak. I jeszcze paru serii siadów. No, no dokładnie, ale powiem ci, to też mnie zastanawia, bo tak mówiąc o Dawidzie, no teraz on miał tą kontuzję kręgosłupa. Wszystko się udało załatwić bez operacji dziwą, no ale no, ciężkich siadów, jako tak o ciężkich, takich jak dawniej, nie robi. Tyle, że mnie to zastanawiało, no bo chłop już był, wiesz, tak po 10 tygodniach redukcji, czyli już tak, wiesz, trzeci miesiąc mijał, a on, wiesz, waga tam, no startował do 80 kilo, ale tam zbijaliśmy, nie? No to powiedzmy, że miał wagę na tamten moment 87 kilogramów, no potrafił założyć 260 kilo i na powtórzenia to robić. I to, wiesz, nie jakieś takie kible, tylko nie. Faktycznie przysiady robił. Nie, no Dawid naprawdę ma imponujący. Ta siła, jak on tam dżyn treningowy miał może wtedy z 220 węgli, w nietreningowy ze 120, puszczy też niewiele. No białka tak miał dosyć sporo, bo on tam, wiesz, ze 300 gram białka, no to wiesz, ponad 3 gramy na kilogram masy ciała, ale to też nie jest jakaś taka, wiesz, no szalona ilość, a kardio też, wiesz, robi sporo. Nie tyle co kiedyś, jak jeszcze pracował z Marcinem Gandykiem, bo właśnie... Co? Lubię ludzi po Marcinie Gandyku, bo oni z reguły, wiesz, tam była bardzo sztywna dieta, tam nie było... Ale wiesz, przepraszam, że cię wtrącę, też jest często tak, że do Marcina przychodzą osoby na pierwsze przygotowania z takim, tym jeszcze takim zastałym, starym tłuszczem, które no czasami trzeba po prostu wymęczyć, żeby go dociąć, tak? Tak, a wiesz co, Marcin też, wiesz, on startował w tych latach, gdzie tam nie było jakichś stosów, zero dupereli, wiesz, ryż, kuczek i tak dalej, chociaż Marcin... Stara szkoła. Tak, tylko że on tak trochę więcej tłuszczy daje, że daje tam jakieś tłuste mięsa i tak dalej. No ale wiesz, na przykład takie wafle ryżowe, to dopuszczał tylko po treningu, nie? Nawet w okresie masowym, nie? Więc wiesz, ludzie, którzy u niego byli, no to wiesz, potem jak trafiali do ciebie i ty mu pozwoliłeś jakieś owoce do śniadania dodać, czy coś takiego, czy tam do potreningowego trochę owoców, to oni, kurwa, wiesz, jakby w siódmym niebie byli, że jak, nie? Takie rzeczy mogą mieć, nie? No i wiesz, wtedy, że jak ktoś wytrzymał przygotowania z Marcinem, wiesz, ja nie mówię, że tutaj Marcin jest zły, czy coś takiego, on już też zajął teraz sztukami walki, tam narciarzy prowadzi i tak dalej, no, już tam poszedł w inne sporty, natomiast jeżeli, wiesz, ktoś u niego wytrwał przygotowania,
to wiedziałeś, że to jest chłopak, który się nadaje do tego, że to nie jest ktoś, kto na 5 minut się napalił i wiesz, liczy na szybką karierę, tylko naprawdę przeszedł taką troszeczkę szkołę życia, nie? Takie troszeczkę wojsko małe miał kulturystyczne. No, tam wiesz, na ładowaniu też tylko ryż, nie było, że tam wiesz, jakieś tam bułeczki, nie bułeczki i tak dalej. Nie ryż, było, że co tam jakiś czas trzeba było bułkę czy Snickersa, tak? Jakoś to... Nie. A to kto inny, to inny specjalista zalecał 3 bułki z masłem przed sceną i 2 marsze, nie? Ja bym przed sceną za 3 bułki z masłem, jeszcze wiesz, nie wiem, czy to kajzerki, czy to duże bułki, no ale... Ale wiesz, jak zrozumie większość osób, jeżeli napiszesz im bułki. No, dokładnie, nie? I weź potem... to w ogóle nawet by ci niedobrze było, już nawet nie mówię o jakimś trzymaniu brzucha, ale to niedobrze, nie? Wtedy wakum to by było na zasadzie trzymaj brzuch po prostu płaski. No, no, ale tak jak jeszcze chwilę zajmę ci co do kalorii. Jak u ciebie teraz jest z kaloriami? Robisz w ogóle cardio poza sezonem? Bo to będzie przełożenie na nasz zaraz tak, główny temat. Cardio, ale wiesz co, nie robię tego też ze względu jakiegoś, nie ma tego dużo. Nie robię tego jakoś ze względu tam, wiesz, żeby się nie zalać czy coś takiego, tylko bardziej to jest jak, wiesz, pod kątem... No właśnie układu, tego, co zaraz będziemy rozmawiali. Tak. Nie? Wiesz, niektórzy... I jeszcze treningi twoje. Tak, ale wiesz, jeszcze zobacz tak, nie? No ile jesteś w stanie tych kalorii przypalić na takim cardio, nie? W 30-minutowym, no nie jest dużo, nie? Tak naprawdę, wiesz, jeżeli ktoś jest aktywny na nogach, ma jakąś pracę taką, że faktycznie dużo chodzi, to tak w czasie takiej pracy na tych nogach spali więcej kalorii, kurczę, niż na tym cardio. Nawet lepsze to będzie, bo będzie, no nie wiem, jak jeszcze po dworze chodzi, zależy też gdzie, no bo jak po jakiejś fabryce chodzi, to może nie, ale wiesz, po jakimś dworze, po lesie, to jeszcze wiesz, i się dotleni i jakoś organizm na to lepiej zareaguje, niż jak ktoś, wiesz, kręci w 4 ścianach na rowerku. Znaczy chyba, że ktoś to lubi, bo znam takie osoby, wiesz, które po prostu bez tego się źle czują. Natomiast wiesz, no ile na takim cardio spalisz? 150, 200 kalorii, chyba że zapierdzielasz mocno, no to więcej trochę, ale wiesz, nie są takie szalone ilości kalorii, żeby, nie wiem, jakoś uchroniło nas przed zalaniem. Poza tym i tak, jeżeli nadwyżka będzie odpowiednio dużo, no to i tak się zalejesz i tak. To często widać fajnie u takich babeczek, co prowadzą zajęcia fitness. Zauważyłeś, że one często są ulane? Tak, często są takie miękkie. Wiesz jeszcze, po czym to widać? Często na przykład po świętach, jak ktoś pisze, a zrobiłem dodatkową godzinę cardio i zjadłem 2 blachy sernika. No słuchaj, tutaj matematycznie i jakbyś nawet zrobił godzinę tą kardio, nawet jakbyś 3 godziny te kardio kręcił, sorry ziomeczku, po prostu co do świąt, prosta zasada jest zawsze, jemy, a nie żremy. No dokładnie, a jak ktoś żre, to niech się po prostu liczy, że no, tak, będą na dobre to nie wyjdzie, nie? Ale właśnie, wiesz, ja tak mówię o tych babkach, co prowadzą zajęcia fitness, bo to często są, wiesz, czasami 3-4 godziny na jakiejś salce, więc już po takich 4 godzinach wysiłku typu, nie wiem, cardio i to takiego zmiennego, bo wiadomo, zajęcia jakieś fitnessu to bardziej interwał, no to wiesz, tam te wszystkie hormony stresowe, wiesz, już są w górze. No i potem taka babeczka, wiesz, doje, no bo apetyt pewnie dopisuje po tym wszystkim, no i koniec końców wiele z nich ma, no, jest zalane, nie? Są tacy, wiesz, albo miękkie są, a niektórzy nawet, niektóre to mają nawet nadwagę. I a ty nie prowadziłeś przypadkiem dziewczyny, która właśnie prowadziła bardzo dużo godzin zajęć? Tak, tak. No akurat tam był plus taki, że to była Ilona Świerk i ona miała, wiesz, ona by miała predyspozycję do budowania masy mięśniowej. Tak. Faktycznie był z tym problem, że jak robiła dużo zajęć, to strasznie, wiesz, nogi wodę trzymały, nie? Natomiast ona, wiesz, to było już lata do tyłu, to tak ci powiem 2015, 2016, no chyba do tego czasu gdzieś. Natomiast no, ona tych zajęć robiła dość sporo, nie? Im bliżej zawodów, no to już starała się ich nie prowadzić. No bo wiesz, no góra sucha, a na dole zawsze coś tam się działo, nie? Dlatego... No jednak kortyzol gorzej wpływa, też wiesz, u każdego, ale my jakoś faceci, no... To, ja chcę też mówić tutaj imienia i nazwiska zawodnika, mimo że to jest zawodnik już nie startujący, ale osoba znana w branży i ona startowała z nami i na Wierzbickim, tylko to wtedy, co wiesz, ja startowałem z Krzyśkiem Piekarzem, ty wygrałeś klasyka, no to ona startowała w wadze ze mną, nie? Znaczy w wadze ze mną, no z tych, tam była połączona waga, żeby był po prostu kulturystyka open. Też była osoba, która robiła bardzo dużo kardio, nawet tam chyba do 3 sesji dziennie dochodziło po godzinę. No i ten dół jednak, wiesz, nie był docięty, te nogi gdzieś tam dwójki, tyłek trzymało wody.
No i wiesz, ciężko to odmówić takiej osobie, że wiesz, się nie starała, no bo wiesz, jak ktoś robi 3 godziny kardio, no to nawet psychicznie znosić to, że codziennie robisz po te 3 godziny, to już jest niemało. I ile czasu w ciągu dnia poświęcasz. No i jednak wiem, że on robił te kardio prawie do samego końca. No i wiesz, nie przełożyło się to wcale na lepszy efekt docięcia, no po prostu organizm był tak zmęczony, że jak zaciągnął wodę, no to lipa, nie? To też w pewnym momencie też dobry jest trener, jeżeli masz obok kogoś, żeby ci powiedział, słuchaj, wystopuj, troszeczkę zrelaksuj się, wiesz. Jeden dzień nawet tak naprawdę zostawić kardio i wróć do tych 3 godzin potem, co nie? No, dokładnie, nie? Wiele ludzi w ogóle odstawia już na sam koniec kardio, no bo wiesz, co miało być spalone, to jest spalone, a wiesz, nawet jak ktoś kręci kardio do samego końca, no to wiesz, ciało, kurde, i to ładowanie nie przebiega tak, to ciało nie jest takie pękate, wiesz, o co chodzi, nie? To zależy od kategorii, nie? Ale w ciężkiej kulturystyce, no chyba, że te kardio to jest taki po prostu spacer jakiś, wiesz, 20-minutowy, no to powiedzmy spoko, nie? Ale jeżeli to jest jakieś kardio na jakiejś maszynie, rowerze, nie wiem, bieżni albo schodach, no to jednak, wiesz, człowiek, no przed startem, ja osobiście z reguły odkładam w tym ostatnim tygodniu i w większości zawodników też, nie? No im prędzej, tym lepiej. Tak naprawdę moim zdaniem lepiej ściąć troszeczkę niżej kalorie nawet, bo ile znasz osób predysponowanych do mocnych czwórek, dwójek? No nie tak dużo, tak szczerze mówiąc, nie jest dużo osób, szczególnie które utrzymują tą pełność czwórek, tak? Bo ja na przykład co nie zrobię, no to ta pełność się w miarę trzyma w tych czwórkach, prawda? Ale większość, no raczej, no ciężko jest. I mimo, że no szczególnie na pierwszych startach, tak jak wspominamy, a często prowadzimy takie osoby, no to zgubią tą objętość nóg. No chyba, że ktoś jest niedocięty, no to wtedy wiesz, trzyma wodę i zbalec na nogach, bo nogi tam dość dużo tego fluidu trzymają. No to wtedy te nogi są takie wielkie parówy, no ale to też nie są, no nie są suche, nie? Tylko widzisz, że to są takie napuchnięte te nogi, nie? No właśnie, to teraz szybko przeskoczmy do tych twoich kalorii. Ile teraz jesz, bo Łukasz zjada astronomiczne ilości w dzień treningowy, tam już podchodzi pod, nie wiem, chyba 7500. Też robisz rotację jakoś tak u ciebie? Tak, tak. Znaczy wiesz co, w dzień nóg jest trochę więcej, w dzień treningowy wiadomo jest mniej, ale nie ma aż tak, że tam zjadam powiedzmy, bo Łukasza to chyba połowa różnicy, że on chyba połowę mniej zjada w dzień nietreningowy. No u mnie to wiesz, też jest na tej zasadzie, że jest dużo mniej, ale nie aż tak dużo mniej. Wiesz co, no mam, wiesz, białka mam 400 gramów, plus tam te EAA na treningu. Tłuszczy około takich, wiesz, typowo ze źródeł tłuszczu, myślę, że około 60 gramów. No i węgle, no to powiedzmy, że w dzień nóg to do 900 dochodzi, w pozostałe dni 750, a w nietreningowe tam jest powiedzmy 450, nie? No to też nie są jakieś zabójcze ilości, tak jak kiedyś potrafiliśmy jeść 1200, 1300, co nie? Tak, ale wiesz co, ja też nie wiem skąd to się bierze, bo pamiętam nawet, wiesz, same takie jedzenie, nie wiem, po zawodach czy gdzieś, no to przecież kurczę, jak się startowało gdzieś tam pierwsze lata i startowało się w klasyku, się ważyło na scenie tam kurwa 90 kilo, to przecież jak schodziło się po zawodach, to przez 3 dni można było jeść takiej ilości, że wiesz, że tam wiesz, limitowały cię wyrzuty sumienia, a nie wiesz, nie ograniczały cię, wiesz, żołądek, a teraz kurwa, pójdziesz, zjesz jedną rzecz i jesteś zapchany, choćbyś nie wiadomo co zjadł, nie? Już nie daj Boże, że jakiś syf zjesz, nie? Bo ja ci powiem, jak poszedłem w tym roku do KFC, zjadłem tam, wiesz, trochę tego żarcia w tym KFC, stary, no ja bym przez tydzień mógł nie jeść. Taki byłem zatkany, że mówię, no nie, no nie da rady, nie? No chyba, że same lody jadł, bo lody jakieś tam przylecą, ale takie ciężkie żarcie, no to dramat, nie? A wiesz, lata do tyłu, no to wiesz, muszę dokładki robić. Znaczy jestem pewien, że to jest na pewno wieloletnie obciążanie organizmu. Druga rzecz też to, jak ładujemy w obecnym okresie. My już zaczynamy to ładowanie nawet 6, 7 dni przed, 5 dni przed i ładujemy dość spore ilości. Do tego troszkę tą wodę zmniejszysz, tak jak rozmawialiśmy. I tak naprawdę schodząc ze scen, no i też tak jak pamiętasz, kiedyś rozmawialiśmy, też to jest czas po prostu. Na zasadzie takiej, że tak jak czy Kołodziejczyk, czy Jakub Podocki, oni po prostu idą do knajpy, jedzą obiad i wracają na dietę, czy tam wypiją sobie, wiesz, jakiś napój, drink i idą z powrotem, wiesz, z powrotem do swojej rutyny, bo po prostu wiedzą, że to jedzenie będzie. No, a poza tym, wiesz, nawet Arek Szyderski to mówił, o, to jakieś dźwięki, bo koty tam się gonią. Jestem na słuchawkach, także teraz tego aż tak nie słychać, wiesz. No, Arek Szyderski nawet tutaj u ciebie to mówił w wywiadzie, że on, wiesz, mimo że już nie startuje tam lat X, nie wiem, 10 lat,
albo więcej nawet, bo on chyba 2008 startował, Setrac 9, nie wiem, no nie chcę tu przekręcić, ale no już powiedzmy, że te 10 lat nie startuje. No dalej je, wiesz, swoje jedzenie, jakiś ryż, kurczak, makaron. Tam troszeczkę bardziej to wiadomo gdzieś tam urozmaici, ale dalej je te swoje jedzenie, no bo to już jest człowiek tak przywyk do tego. Druga sprawa to nie jest tak, że wiesz, ktoś nas zmusza do tego, albo że nas męczy to jedzenie. Znaczy męczą może ilości czasami, wiesz, na masie jest tego dużo do przyjedzenia. No ale nie chodzi o to, że nam to, nie wiem, nie smakuje, nie? No tak naprawdę jak będziesz starszy, jak widzisz siebie powiedzmy za tam 15 lat, ja siebie widzę tak samo jedzącego 5 posiłków zdrowych. Wiadomo, że to nie będzie ważone co do grama na pewno, ale będę już widział ile czego. Powiedzmy, zrobię sobie 3 torby ryżu i to mi wystarczy, do tego jakiś klej, coś, wiesz, takie podstawy raczej, które, no i co, i jak będę chciał, może mniej będzie ta troszkę, wiesz, psychika, podświadomość działała i częściej sobie pozwolimy na właśnie normalny obiad, ale... Tak, ale wiesz co, no nie sądzę też, że będziemy jeli po 1000 węgli. Nie, nawet na to pewno. Będzie potrzebne wtedy, bo co komu to, nie? To też właśnie zawsze mnie śmieszy, jak widzę właśnie, ktoś tam patrzy na tych kulturystów na emeryturze i patrz, jak on pospadał, coś tam przestał koksić i tak dalej. Ja sobie myślę, no ty, no, to jest tak jakbyś, nie wiem, Małysza na emeryturze pytał, ile on skacze, nie? I czemu jest za ciężki, nie? Bo wiesz, bo pewnie waży dużo więcej niż kiedyś, kiedy potrzebował mieć niższą wagę. No normalna sprawa, no wiesz, zobacz wielu piłkarzy, jak wygląda po karierze. To są no, grubasy po prostu, co niektórzy, nie? Ronaldo. No, a ten to już na czas kariery tam lubiał ten, ale no wiesz, no był to wybitny piłkarz, nie, ale faktycznie z wagą miał problemy, nie, czy Maradona i tak dalej, ich tam było dużo. No i wiesz, no teraz po co kulturysta ma trzymać, wiesz, taką wielką masę mięśniową, jeść tyle i tak dalej, żeby na stare lata gdzieś tam, wiesz, żeby, nie wiem, no, na osiedlu straszyć kogoś, no nie za bardzo, nie? Jest, wiesz, Milos Sarcew cały czas dobrze wygląda, pewnie gabaryt też jest mniejszy niż w latach, jak startował, ale formę trzyma dobrą. Co, Ginter Schierkamp widziałem, wiesz, no on tam kiedyś na tej Olimpii, co wielu utwierdziło, że powinien być znacznie wyżej, co był piąty, chyba 2002 rocznik. 2002, tak. Tak, no to on miał 300 funtów na scenie, czyli 136 kilo już miał na scenie. No to wiesz, teraz no wiadomo, nie jest taki ogromny, ale też wygląda taki, wiesz, wysportowany gość, widać, że umięśniony. Wiesz, taki no, bardziej już pod klasyka by podchodził, nie? Że wiesz, widać, że trenujący, że barki są, łapa jest. Taka forma, wiesz, nie oglądałem tam dokładnie tej formy tyle, co tam na jakichś zdjęciach było widać. No ale widać, że ten poziom tłuszczu nie jest wysoki, no i trzyma po prostu taką wysportowaną sylwetkę, nie? Kapitan to samo, tak, no, Markus Rull. Tak, no i wie, a Rull to jest chyba, wiesz, najlepszy przykład, że on się tam nie cackał z niczym. Nie, tam się nie głaskał, bo do tej pory no, dokładnie, nie? Z ramionami ma. Tak, no, ale wie, Rull to był taki właśnie przykład klasycznego flika, nie? Ogromny, nabity, no tam, wiesz, i olejem podkuty, nie podkuty, ale wiesz, był jedyny w swoim rodzaju, nie? Wiesz, ludzie go pamiętają, mimo że w sumie nie wygrał nigdy, wiesz, nic, jakiegoś nawet topowego miejsca na Olimpię, nie wiem, czy on tam się kręcił około szóstki, ale chyba wygrał Night of Champions. Tak, tak, no to chyba to, czy ten filmik taki słynny był. Tak, chyba, to Mein Herr Brenz, ta piosenka, co staje przodem, się obraca do jednej z puls. No dobra, no, myślę, że tak jak mówisz, no jednak ta waga nie jest po prostu potrzebna i za chwilę też o tym powiemy. Także dzisiaj, przechodząc do głównego tematu, bo już jakieś pół godziny i tak dalej, bo zawsze no, jakby się rozgadamy, no ale ludzie to bardzo lubią i propsują. Także przechodząc do głównego tematu po raz trzeci, słuchajcie, chcieliście, żebyśmy troszkę bardziej rozwinęli, poprosiło dużo osób, też ja to miałem w zamiarze zrobić, ale pomyślałem, że o wiele lepiej będzie, żeby były to dwie głowy, które popracują lepiej nad tym całym planem i też taka burza mózgów przyniesie więcej rezultatów, efektów. Więc dzisiejszy temat znacie, jako że jest na miniaturce, tak jak mówiłem, i porozmawiamy sobie o właśnie protekcji, ogólnie o zdrowiu i tym, jak można się zająć, jakoś zapobiegać, żeby nie było więcej wydarzeń, które miały obecnie miejsce. Na początku chciałbym powiedzieć pewną ważną kwestię. Słuchajcie, jedyny kulturysta, który odszedł od nas i był aktywnym kulturystą, to był George Peterson. Reszta to byli kulturyści, którzy są już na emeryturze, są kulturyści, którzy nie startowali, czyli Sean Roden miał zakaz, tak?
i do tego czwartą osobą, która miała, właśnie oczywiście są jeszcze starsi ludzie, tam po 60 i tak dalej, czwartą osobą, która miała problem sercowy, był Kalimasu, tak, czyli miał też zawał. Piątą osobą był Victor Richards, który żyje, bo powiedzieli, że no nie żyje. I może zacznijmy właśnie od tego cardio, bo cardio jest przyrządem, które powinniśmy tak naprawdę stosować częściej, gdy mamy większą wagę, prawda? Tak, nie? Wiesz, wielu ludzi widzi w tym narzędzie tylko do, nie wiem, jakiegoś napędzania apetytu. Wiesz, no szczerze powiedziawszy, jest może ten apetyt trochę lepszy, ale nie jest to jakiś tam szał, nie? Wiadomo, że jeżeli ktoś używa, nie wiem, ma ogromne ilości jedzenia, używa jakichś środków oralnych, no to te kardio mimo wszystko nie sprawi, że będziemy, wiesz, jedli nie wiadomo jakiej ilości. Natomiast kardio, jak sama nazwa wskazuje, kardio, nie? Od kardiowaskular, czyli że jednak ten cały układ krwionośny pracuje, serducho i tak dalej. Te żyły też, jak ta krew krąży, są bardziej drożne. No i to się robi bardziej właśnie pod, wiesz, o ile na redukcji to się robi, żeby po prostu przepalić dodatkowe kalorie, o tyle na masie to się robi pod to, żeby po prostu gdzieś tam te krążenie było lepsze, zwłaszcza, że duża waga, czy to retencja, czy to, wiesz, no zawsze będzie po prostu, czy to retencja wody, czy po prostu nawet glikogen w mięśniach i, wiesz, woda wewnątrzkomórkowa, nie mówię już nawet o tłuszczu, będzie uciskać też na jakieś żyły, naczynia krwionośne i tak dalej, nie? Teraz, jeżeli ktoś waży no, dosyć sporo, używa środków, zaraz w sumie też przyjdziemy do tego, że krew jest gęsta i tak dalej, no to, wiesz, samo to, te kardio jest narzędziem takim profilaktycznym, nie? Żeby po prostu serce i układ krwionośny był w dość dobrej kondycji. I no, zauważ, że mało który kulturysta, nie wiem, umiera z powodu, nie wiem, wątroby, jakichś tam innych. Głównie to jest co? Serce, układ krążenia, że jakieś tam, wiesz... Nerki. Nie wiem, tak, no i ewentualnie nerki, nie? Ale powiedzmy, że 8, 9 na 10 umiera no, po prostu gdzieś tam na serce, czy jakiś tam, nie wiem, wylew, zator i tak dalej, nie? Tego typu rzeczy. Czyli wszystko związane z układem... Przepraszam, wtrącę jedną rzecz najpierw. Słuchajcie, oczywiście poruszymy, tak jak Adam powiedział, kwestię środków, żeby tutaj nie było, że za chwilę zarzuci nam ktoś hipokryzję czy coś takiego, a nie przesłucha materiału. My po prostu chcemy pokazać najpierw, które rzeczy, czy ogólnie będziemy tak skakać z tematu na temat, żebyście mieli też podział na rzeczy, które mogą właśnie pomóc, uchronić, poprawić wasze zdrowie, że będziecie mogli zwrócić na to uwagę, a dopiero potem przejdziemy sobie w jakimś momencie do środków. To nie jest tak, że my jesteśmy hipokrytami i tutaj będziemy siedzieli i mówili, nie, nie, środki nie mają żadnego wpływu. Słuchajcie, że sterydy to zdrowe rzeczy są. Nie, sterydy są szkodliwe, tylko że tak jak ze wszystkim, nadużywanie alkoholu jest szkodliwe, nadużywanie papierosów jest szkodliwe, nadużywanie sterydów jest szkodliwe. Więc chcemy tutaj poruszyć wszystko tak naprawdę po kolei. Więc tak jak mówię, wracamy do kardio, które, tak jak powiedziałeś, no głównie układ krążenia, przepalanie tutaj raczej zbyt dużo nie ma, bo co to przepalimy? Poza tym, jeżeli jesteśmy na nadwyżce kalorycznej, no to ta nadwyżka no, zmniejszy się o tyle, że tak jak powiedziałeś, poprawimy apetyt, więc to się może wszystko tak naprawdę wyzerować. I jeszcze jeden punkt, wiesz, kardio pomaga też lepiej w lepszych treningach siłowych. No tak, nie, no to wiadomo, to też się wiąże z tym, że wiesz, jakaś tam kondycja, wydolność, no wiesz, jak nałożysz sztangę na plecy do przysiadów, która trochę waży, a wiesz, kończysz serię nie dlatego, że nie masz już siły w nogach, tylko się zasapiesz po prostu, no to wiadomo, że im lepszy ten układ krążenia, im to ciało bardziej dotlenione właśnie między innymi też od kardio, tym będzie to lepiej wszystko funkcjonować, nie? Ogólnie kondycja, taka wydolność organizmu, nie? Więc ja myślę, że tak, nie? Że zdecydowanie treningi siłowe też będą lepsze, nie? Weźmy pod uwagę, że to jest jeszcze taka rzecz profilaktyczna, bo tym się też tutaj zajmiemy. Patrz, profilaktyka, która nic nie kosztuje. No de facto zrobienia kardio nie trzeba nic. Możesz wyjść na dwór i zrobić jakiś szybki marsz. Też będzie okej, okay, nie? I w sumie w każdym miejscu na ziemi można to wykonać. Nawet, nie wiem, jak cię w celi zamkną, to też możesz od ściany do ściany chodzić na dobrą sprawę. No i masz jeszcze, wiesz, masz ten, jak to się nazywa? Spacerniak. Teraz właśnie oglądam Prison Break w części. Jak to się nazywa? Ten? Spacerniak. Spacerniak. Nie? Na spacerniaku też możesz pochodzić.
No, czy znaczy wiesz, no kurde, nawet pajacyki w miejscu można porobić, nawet jak w jakiejś izolacji ktoś siedzi, to też... A czy nie sądzę, że ktoś wtedy się bierze za robienie kardio, nie? No, ale... No wiesz, ktoś ale... myśli sobie, no słuchaj, raczej w izolacji to nie masz 140 kilo, bo... No, no, bo no, nie utrzymasz tego, wiesz. Tak, ale wiesz, no generalnie chodzi o to, że można to... Ale wiem, specjalnie to przeniosłeś, tak, żeby, wiesz, bardziej wszędzie, się wbiło do głowy. W każdych głowy. Okolicznościach za darmo, no chyba, żeby ktoś, nie wiem, nogę złamał albo coś, wiesz, kontuzję jakąś ma, nie? No tak, na biedę jest nawet ten ręczny rowerek, też się da, nie? Więc... Dla chcącego nic trudnego, tak jak powiedziałeś, wiesz. No i druga rzecz... Ważna bardzo, zaczęliśmy od tego kardio, bo już zostało poruszone, waga, tak jak powiedziałeś, ogólne trzymanie wagi to jest największe, jeszcze w młodym wieku nasz organizm naprawdę potrafi więc wiele znieść, ale trzymanie wagi to jest największa zmora, jeżeli chodzi o nasz organizm. No tak, no zobacz, że wiesz, no to nawet widać, wiesz, nie wiem, jak Pudzianowski walczył te pierwsze swoje walki, wiesz, no masa mięśniowa jednak była ogromna. I teraz jak te serce ma przepompować przez taką, wiesz, ilość mięśni i tak dalej, to wszystko, tą całą krew, no to on po minucie już był purpurowy, no bo, wiesz, po prostu serce tak zapierdzielało, żeby to wszystko przepompować, no że no siłą rzeczy osoby dużo lżejsze będą miały tą kondycję lepszą, nie? Czasami się zdarzy jakiś też, wiadomo, fighter, który też ma dość sporo masy mięśniowej, czy po prostu nawet jest gruby, a wydolnościowo daje radę, no ale to są, wiesz, też ludzie, którzy trenują wydolnościowo wiele lat, a nie przez rok czasu, nie? Więc to też jest troszeczkę inna bajka, nie? No w naszym sporcie te wysiłki raczej no, nie trwają powyżej minuty. Nie, no, tak to już... Rzadko, kiedy ktoś robi serię, ktoś robi, nie wiem, już drop serię, gigant serię, no to u Milosa to tam może robią jedną serię 10 minut, no ale to no wiadomo, nie? To jest troszeczkę inna bajka. Wiesz, w naszym sporcie ta wydolność jest potrzebna taka, wiesz, no do 40 sekund, do minuty max, nie? Więc wiesz, nie ma to w ogóle przełożenia na jakiś ring, nie? Znaczy wiesz, może lepsze mieć, lepiej jest po prostu mieć chociaż taką wydolność, wiesz, siłową, niż żadną, jakby też tak totalny Janusz z fotela poszedł walczyć, no ale no siłą rzeczy, nie? Jeżeli... Ale tak szczerze mówiąc, myślę, że Janusz z fotela mógłby dłużej wytrzymać niż my w walce. Dlatego wiesz, jak ludzie tam mówią, że kulturyści, wiesz, czemu nie idziesz do walki? Bo prawdopodobnie większość z nas się zadusi szybko. Widzicie, jak wyglądają walki kulturystów? To wygląda jak gra w szachy, tak jakbyście przedstawiali pionek. No tak do minuty jeszcze jest okej. Okay. Do minuty jest okej, okay, potem już mniej więcej w maskach mogliby tlenowych walczyć. No dokładnie. Znaczy wiesz, Janusz, też zależy jaki Janusz, nie? Jeżeli jest jakiś Janusz na przykład, co właśnie pracuje na kopalni, albo jest jakiś taki w miarę na chodzie, no to wiadomo, że taki wytrzyma nawet dłużej. No ale są też goście tacy, wiesz, totalnie zasiedzieni, że nie wiem, czy 1000 kroków dziennie robią, bo to wiesz, auta do sklepu pod same drzwi podjeżdżają, w biurze siedzą, w domu siedzą, generalnie wiesz, tyle co do kibla, do lodówki i wiesz, z pokoju do pokoju, nie? No to wiesz, to też zależy od Janusza i od wieku często i tak dalej, nie? Więc no ale dla w każdym razie kulturysta, no wydolność będzie miał słabą, no bo im większa masa mięśniowa, tym więcej krwi jest do przepompowania przez serce, nie? I też to serce jest przez to bardziej obciążone, nie? W jakim wieku planujesz gubić już masę mięśniową mniej więcej? O, wiesz co, myślę, no wiesz co, generalnie wszystko zależy od tego, jak będę, czy będę startował, czy nie będę startował, nie? W takim już tam wieku, ale myślę, że już ten czas taki maksymalnie 45, to już jest taki najpóźniej, już nie, już później lepiej startować troszkę z mniejszą wagą, jeżeli ktoś startuje jeszcze, bo są zawodnicy, co startują tam, wiadomo, i po 50, ale no już raczej nikt nie startuje z wagą 120 kg, tylko już raczej schodzą niżej, nie? No 40, no to już jest jaki wiek, że warto się zastanowić. Jeszcze pytanie, w jakim stanie jest twoje ciało, jak ci wchodzą wyniki badań, jak się czujesz i tak dalej. No ale myślę, że od 40 to już jest taki czas, że już wypadałoby no na pewno nie budować masy, no bo już nie ma sensu, nie? Dlatego wiesz, często ludzie, no czasami się trafi ktoś po 40, kto jeszcze coś tam może buduje, ale to najczęściej dlatego, że ktoś, nie wiem, późno zaczął w ogóle kulturystykę, nie? I ma jeszcze jakiś tam zapas możliwości. No albo wiesz, faktycznie ma niewykorzystany potencjał i tak dalej, ale raczej po 40 to się już tylko utrzymuje to, co ma, ewentualnie jakieś detale poprawia niż buduje coś więcej, no bo no, z siłą rzeczy, nie? To normalnie ludzie też, im są starsi, tym są bardziej zużyci, nie? No wiesz, każdy się starzeje, nie? No i tak się mówi, że wiesz,
po 40, no to już się zaczynają jakieś tam, wiesz, nawet popatrz na, nie wiem, na rodzinę najbliższych, no to wiesz, często już jakieś problemy zdrowotne, no to już po 40 się zaczynają. Ludzie, którzy, wiesz, sterydów na oczy nie widzieli, siłowni na oczy nie widzieli, a już mają różne problemy zdrowotne. Już nawet ludzie młodsi dzisiaj też mają. To też wynika z naszego trybu życia, że jest mocno siedzący się zmienił, mocno wygodnicki, bo jeszcze tak z 15 lat temu wszędzie trzeba było z buta iść, albo dużo więcej trzeba było samej takiej aktywności na zasadzie spacerów robić. No a teraz praktycznie ludzie się no, nie muszą ruszać. Nie? Wszystko idzie przez telefon załatwić, więc jeździć. Teraz jeszcze nauki, prace zdalne, więc już w ogóle, kurczę. No niestety ta sytuacja na pewno nie pomaga zdrowotnie, mimo że, a zresztą nie będę tego rozwijał, bo to się zawsze źle kończy i, no wiadomo, i będzie gówno burza, a wszyscy jesteśmy raczej po jednej stronie, że tak to nazwę, barykady. Jeszcze co do przykładów, bo często właśnie fajnie podać przykład osoby, która jest przyzwyczajona cały czas do tej wagi, to jest pan Andrzej Kołodziejczyk, którego pozdrawiamy serdecznie. On startuje przecież w wadze super ciężkiej i zobaczcie, już od 20 chyba 8, 9 roku życia już był super ciężkim, on już ważył ponad 100 kilo, czyli ponad 15 lat jego organizm cały czas jest w tej wadze 100+. On wie, co się z nim dzieje tak naprawdę, nie ma dużych wahań wagi i to są też bardzo duże problemy, o których musimy wspomnieć. Słuchajcie, jeżeli macie wahania wagi, jeszcze za chwilkę o tym wspomnimy, tylko chodzi mi o to, żeby zakończyć temat Andrzeja Kołodziejczyka. Jeżeli wasz organizm jest przyzwyczajony do tej wagi, to inaczej się będzie zachowywał i tak jak mówię, jeżeli nie macie wahań tej wagi, bo nigdzie tam nie było, że na przykład na zawodach miał 110, a po zawodach miał 140 czy coś takiego, to jest w miarę stała waga. I chodzi mi o to, że jeżeli ta waga jest utrzymywana w miarę, to nie ma wasze serce czegoś w stylu, że o Boże, mam narzucone na siebie, nagle zrzucam, narzucone. To bardzo często widać jak, a co to będziemy, skoro mówimy już o ciemnej stronie, często widać jak ktoś po zawodach się nażre jak prosie i ma coś takiego, że leży, dzwoni po karetkę, bo ciśnienie nagle wyniosło około 200, bo może się tak zdarzyć, notorycznie się tak dzieje i potem się dziwicie tak naprawdę, że serce dostaje. Też mówimy o klasyku, jaki to jest zdrowy. Często wielu klasyków odbija bardzo mocno z wagą, a potem redukuje i żeby wcisnąć się jeszcze w wagę, zbija tą wagę jeszcze mocniej diuretykami. Co się dzieje potem? Ma odbicie, do tego poje i znowu serce nabiera, cały organizm musi znowu, nie wie, co się z nim dzieje. Dlatego tak jak mówię, utrzymywanie wagi jest bardzo dobre, ale gdy przyzwyczajamy ten organizm. I tak jak widzicie, teraz Andrzej Kołodziejczyk ma 46 chyba lat i dalej startuje, nie buduje tej masy, tak jak powiedziałeś, ale bardzo dobrze się bawi, wygląda dalej świetnie. Już raczej u niego będzie szło to w dół, tak jak u Dextera szło zresztą i u każdego. Już raczej ta waga, forma była cały czas w dół, ale nadal wygląda świetnie, dlatego że on nie ma tych wahań, które tak naprawdę bardzo mocno forsują serce. Do tego wtedy elektrolity są wszędzie. No. Co, kolejnym takim przykładem jest Marek Olejniczek. Też startuje od lat 90. Tak. Bardzo długi czas w wadze ciężkiej. Postęp robi, natomiast to już jest postęp taki bardziej w detalach, nie? Niż dokładanie jakichś tam kilogramów masy mięśniowej. No wiadomo, tu zrobi lepszą formę i tak dalej, nie? Gdzieś tam jakieś szczegóły są poprawione. Natomiast nie jest już tak, że wiesz, tam w ciągu roku na scenie wychodzi o 5 kg cięższy czy coś takiego. Nie, no, nie ma tam już takiego typowego budowania masy, no bo to już nie wiek na to, nie? A co do tego, że klasyk jest zdrowszy, to no nie jest zdrowszy, nie? Nieraz sam wiesz, że też chłopaków prowadzę. Mariusz Żaba startował przecież w Elite, gdzie on już musiał zbijać wagę. No to opowiadał tam o kilku chłopakach, co tam robili. No naprawdę, żeby zbijać wagę. Akurat wiesz, tutaj Ukrainiec jakieś nawet, nie pamiętam nazwiska i tak dalej, więc powiem po prostu bezosobowo, ale jakieś tam nawet niezłe miejsce zajmował, no to wiesz, on miał do zbicia na przykład 11 czy 12 kg w 2 dni przed zawodami. 12 kg w 2 dni, nie? No to tam już było wszystko. I diuretyki w dużych ilościach, nie jadł, sauna, nie pił. Sauna, jeszcze coś tam po nosie dawał, żeby, kurde, wiesz, wytrwać ten czas i tak dalej, i tak dalej. No i mówi, wbił się jakąś tą wagę, a tam jest jeszcze tak, wiesz, było w tym Elite kiepsko zrobione, że była waga i dosłownie 2-3 godziny później była scena, nie? Więc wiesz, nawet nie miał się chłop kiedy naładować. No to wyszedł na scenę, jak zszedł, to no, tam gdzieś się jeszcze pożygał,
Dziewczyna, co z nim była, wlewała mu wodę i sól do ust, żeby, wiesz, cokolwiek gość kontaktował, wiesz, ocknął się, jakoś tam doszedł do siebie, wyszedł na finał, nie, na dekorację i potem leżał jeszcze tam z dobrą godzinę po zawodach, co, wiesz, wszyscy se fotki robili i tak dalej. No ale jak, z nim? Znaczy, no, z nim akurat nie robili. Co ciekawe, nawet dobre miejsce tam zajął, bo na tych zawodach, co wtedy Mariusz opadał, on był trzeci, coś takiego, nie? Ale wiesz, no gość generalnie, no jeżeli zbijasz, wiesz, już jesteś suchy jak wiór, no bo klasycy raczej są susi, i zbijasz dwa dni, będąc suchym, 12 kilogramów, no to kurwa, wiesz, no, siłą rzeczy taki spadek wagi, no to nawet jak się ktoś zatruje i żyga jak kot i ma biegunkę i tak dalej i też nic nie je, to 12 kilo w dwa dni raczej nie leci. 12 kilo. To jest, no. No, zobaczcie, jaki procentowo, powiedzmy, że on ważył 90 tak. kilo, to jest ponad 15% masy. Tak, i jeżeli potem jeszcze po tych zawodach mu to odbiło z powrotem, bo wiesz, im mocniej zjedziesz, tym potem ci mocniej odbije, nie? Wiesz, bo to co innego, jak spokojnie z tą wagą schodzisz, jak dwa dni zbijasz 12 kilo, no to ja przypuszczam, że kilka dni po zawodach mu odbiło z 15 albo 20 do góry, nie? No tak przypuszczam, więc jakie to jest obciążenie, wiesz, dla wszystkiego, dla serca, dla nerek, no, dla całego organizmu, nie? I na to nikt nie patrzy, no i klasyk się wydaje zdrowszy, no bo wiesz, nie widać tak stosowania, znaczy nie widać, widać stosowania anabolików, ale wiesz, jak widzisz, kurde, gościa typu Winkler, a widzisz klasyka, no to sobie myślisz, że ten Winkler to tam cała apteka w dupie, nie mówię, że tak nie jest, ale wiesz, nie? Nie dokłada sobie, wiesz, jakimiś takimi manipulacjami, wiesz, wagą, wodą, odwodnieniem, diuretykami i tak dalej, wiesz, jak to bywa w klasyku. Toż nie mówię, że wszyscy klasycy tak robią, no bo... No nie, tak samo, wiesz, tak samo jak są ciężcy, którzy może i są ciężcy, którzy budują na 300 testa i 500 deki. Może i są tacy. Nie wiem, może mówią, i wiesz. Mówią, że są, ale... Mówią, że są. Wiesz, też nie mówmy, że zaczynasz na tym sezon i na tym kończysz, bo to też inaczej inna śpiewka. Ale chodzi mi o to, że tak jak mówisz, że to, że kulturysta jest większy, nie znaczy często, że bierze więcej. Wierzcie mi, wygooglujcie sobie Dallasa, jak miał 19 lat, jak trenował rugby wtedy. To był koń, to było chłopisko olbrzymie, on już wtedy był olbrzymi. On wtedy ważył 300 funtów właśnie już, to było 19 lat, pierwsze liceum, tak? Druga liceum, coś ten liceum. Pierwszy college, bo nie tam mają inaczej. No właśnie, tak chyba college, tak jak mówisz. No tak na nasze to liceum, co nie? To chyba nie, to nie jest pierwsze, to jest trzecia liceum. W trzeciej liceum już ważył 137 kilo. Oczywiście on tam był troszkę tłusty, ale ludzie, do pewnych rzeczy trzeba mieć po prostu genetykę. Ja nie będę Modzelewski. Łukasz, jak ja go zobaczyłem pierwszy raz, ja pamiętam, robiłem wtedy po pierwszych zawodach, to był 2014, ja go nie widziałem na tych zawodach, startowaliśmy razem. Ja go zobaczyłem, jak robił nogi w Koloseum. Wtedy robił haka. Pamiętam to jak dziś, że wlazło coś na haka. Ja tak mówiłem dosłownie do kolegi, który stał obok na bieżni. Mówię, co to ma wlazło na haka? No do mnie, kto to? Nie wiesz, kto to jest? Mówię, nie mam kurwa pojęcia, ale czemu zajmuje całego haka i jeszcze wystaje z tego haka? On już wtedy był olbrzymi. Tak, no Łukasz zaczynał od ciężkiej kategorii od razu, nie? Tak. Nie było, że wiesz, nie? Że jakieś klasyka i stopniowo do góry, od razu ciężka, nie? No, są osoby, wiesz, te osoby, które są ciężkie, no wiesz, ja ci powiem, no Mateusz Burdzy też zaczynał, fakt, że on już kupę lat ćwiczył jakieś tam, wiesz, siłowo, typowo tam coś pod strongman i tak dalej. Powiedz ale tutaj, też... że Burdzy by w klasyku wychodził, to chyba przyjedzie. Nie, no, nie, ale wiesz, o co chodzi, nie? Że faktem, no tam akurat było, wiesz, wiele lat dźwigania, chociaż Łukasza też, bo Łukasz w trybuj się bawił, no ale wiesz, też zaczynał od ciężkiej, no i jest gość typowo, który po prostu nie nadaje się do innej kategorii, tylko do ciężkiej, nie? Więc wiesz, nie? Więc tutaj marzysz tak po prostu sylwetkowo czasami, że niektórzy są predysponowani po prostu do tego, żeby być jednak w większym gabarycie, no to no, nie będą się pchali, wiesz. I żeby nie było, przepraszam, szybko jeszcze wtrącę, co do Dallasa, wiem ile brał i tak dalej, wiem co wyszło już po tym jak odszedł. Wiem ile brał, tylko mówię teraz o przeszłości, o tym jak on jeszcze z kulturystyką za bardzo ani be, ani me, ani kukurydu. No ale wiesz co z tym braniem, to tak, powiem ci tak, kto był na konsultacjach u babci, u Sybil Peters, to nawet amatorzy tam dostawali takie rozpiski, żeby tu niektórym głowa pękła, że wiesz, jak powiem 2 gramy trenu, to tak na start dla chłopa 85 kila,
No to tak, no, znaczy akurat ten chłop tego nie brał, bo jak stwierdził, że tyle trenu plus jego imprezowy styl życia, to w parze to raczej nie pójdzie dobrze, ale no taką rozpiskę dostał od babci, nie, więc można tylko pomyśleć sobie, co tam Winkler dostawał, co wiesz, to też nie znaczy, że wiesz, gdy go to dyskredytuje w jakikolwiek sposób. Nie? No są trenerzy, co piszą więcej, są trenerzy, co piszą mniej. Jest jeden trener, co trenuje przynajmniej kilku dobrych zawodników, ładnych, estetycznych zawodników i też rozpiskę, jaką widzieliśmy od tego trenera, to tam też było no, sporo towarów. Faktem, że tam był, wiesz, jakiś tam testosteron, boldenon, masteron, ale wiesz, dawki samego testosteronu i boldenonu, jakie były, no to niektórzy by się mocno zdziwili, nie? Ja nie mówię, że wszyscy tak piszą, ale no, wiesz, jak wszędzie, no. Kiedyś nie, może, jak chcecie tyle, ogólnie, no, przepraszam. Różne organizmy różnie zniosą, nie? Coś się zacięło. Bo kiedyś w ogóle, jak chcecie, to możemy zebrać te cykle. Myślę, że i bez nazwiska trenera możemy wam jeden taki cykl pokazać. Oczywiście to będzie tylko pokazowe, nie naśladujcie tego, bo żaden z nas nie sądzę nawet, że tyle bierze, ale myślę, że jeden taki cykl byśmy mogli nawet omówić. No. Znaczy wiesz, są też goście, wiadomo, nie, że cykle od znanych trenerów i nie było tam tego dużo. No ty tych rozpisek trochę miałeś. No tak, ja kupowałem zresztą rozpiski, bo chciałem tak z ciekawości zobaczyć. Jak wysyłam chłopakom, no to czasami naprawdę waha się od takiego czegoś, że powiesz, wiesz, koleś mi pisał na przykład 150 bolda w poniedziałek. Masz takie, ale po co? No. Pamiętam jeden taki zawodnik, który no też w młodym wieku był na topie, coś a la Dallas, potem nie wiem, czemu przestał startować. Też był u Hanego przez jakiś czas. Też z nim kiedyś trenował Madiansen, jak gość szykował się do Arnolda, to Madiansen jeszcze był taki młody, taki ten, ja dopiero potem szczeliłem, że no tak, o Comptonie, nie, no to tak. No to też od niego rozpiskę kupowałeś. No i tak szczerze powiedziawszy, patrząc na to, że on w tak młodym wieku był tak wielki, no to nam jakiegoś szału nie było, nie? Nie, no może też na zasadzie, wiesz, rozmienialiśmy to, pamiętasz, na grupie, że może też nie tak, chcę dla Polaka Lamusa dać, wiesz, od razu, że 5 gramów. Ale on tam wtedy grał chyba półtora grama. Też deka, meta chyba i tyle, nie? Jakiś tam hormon. No niedużo było, powiem wam szczerze, że naprawdę taka rozpiska, że popatrzyłeś i takie... No więc wiesz, ja myślę, że zależy od trenera, zależy też od chłopaka. To też kiedyś ktoś mówił, że jeżeli wiesz, przychodzi do niego zawodnik i bierze X i on mu utnie te dawki i nagle goś zaczyna maleć, no to mu je wróci, nie? A jeżeli utnie mu te dawki i goś dalej wygląda dobrze, no to wiesz, no po co ma brać więcej, skoro na mniejszej wygląda tak samo dobrze, nie? Więc nie tu jest, wiesz, nie tu mu brakuje, tylko coś innego trzeba poprawić, nie? Więc wiesz, kwestia dawkowania, tak jak mówię, no są różni trenerzy, tak jak tu poruszyłem tą babcię, bo ona jest akurat z tego znana, no to wiesz, no to co, różni, tak jak mówię, są trenerzy, nie wszyscy piszą, nie wiadomo ile. Na przykład Milos chyba z tego jest znany, że on tam jako tako, jeśli chodzi o same środki, to nie wiadomo, jakich tam dawek nie pisze, jedynie no, insuliny lubi bardzo. Tak, anaboliki pisze bardzo raczej tak rozsądnie, ale GH jest na zasadzie na przykład, ile cię stać. No insuliny też tam nie brakuje, choć powiem ci, że no, chyba nawet Jamie to ostatnio przyznał, że u niego zrobił największy progres, chyba wrócił do niego teraz, nie? Tak, wrócił, ale też weźmy pod uwagę to, że u Milosa, tak jak wspomniałeś już, są teraz, znaczy ty wspomniałeś o kimś innym, ale są też u Milosa osoby, które mają właśnie te piękne sylwetki, tak? Bo mamy Regana, mamy u niego przecież Samsona, Jamie'ego, to są wszystko piękne talie. Sam Milos, jaki był, wiesz, estetyczny. Tak. Na tamte czasy to było, wiesz, wąska talia, tak dalej, a chłop, to jak chyba z Łukaszem mówiliście w materiale, ja też znam osobę, która była u Milosa i normalnie na redukcji to 100 gram insuliny, 100 gram, 100 jednostek insuliny dziennie leciało, nie? I to wiesz, co z tego, że redukcja, nie? Leciało cały czas. No i wiesz, żeby ta insulina była jedynym czynnikiem, który decyduje o tym, czy ktoś ma, wiesz, szeroką talię, czy brzydką sylwetkę, no to no, Milos jako taki nieoficjalny król insuliny no nie miał takiej sylwetki, jaką miał, nie? Okej, skończyliśmy na wadze. Skończyliśmy na wadze właśnie, na odbiciach. Tak, no. I tutaj zobaczcie, że właśnie osoby, które mają te odbicia, też są najmniejsze, też najdłużej tak naprawdę progresują i trwają w tym wszystkim.
Teraz też, wiesz co mi się nie podoba, chcę to też poruszyć, straszny najazd na Walkera. Walker zrobił odbicie 1 000 000 kg. Po pierwsze to specjalnie zawyżyli jego wagę, bo Walker startował 247 funtów, teraz miał 272. 6 tygodni po Olimpii to jest 26 funtów, czyli 12, 10, 11 kilo. I teraz nagle oni wymyślają, że 40 funtów? Wiesz, nie rób z matmy. No. A druga sprawa, kurwa, no, ja ci powiem tak, nie? No, u Walkera jest jasny cel, on chce być najlepszy, tak? No i ilu masz sportowców różnej maści, które naprawdę robią grube, grube rzeczy. Tyle, że u nas się troszkę bardziej otwarcie mówi o dopingu, o takich rzeczach, a wiadomo, że w innych sportach jest to bardziej krytykowane, nie? Zobacz, ile olimpijczyków gdzieś tam złapali, czasami po karierze się dopiero przyznali, nie? Gdzieś tam po latach, które im odebrali medale i tak dalej, nie? A wiesz, i też to robili po to, żeby gdzieś tam być najlepsi, nie? Co się tak mówi? Akurat, ja nie wiem, u Walkera to już nawet pieniądze też będą wchodzić w grę i to spore. Jest tam na szczycie, sponsorów jakiś ma i tak dalej, więc on też tego nie robi na zasadzie tak, jak się u nas startuje, że dokłada do biznesu. I no, bardzo możliwe, że on tym biznesem sobie jeszcze swoim dzieciom zapewni solidny byt, nie? Znaczy, no dzieci nie ma, załóżmy, że żeby miały jak Roni, czy tam paru innych, więc wiesz, to tak naprawdę gra, wiesz, gra do jednej, jest o co grać, nie? Powiedzmy w jego przypadku, tym bardziej, że już jest tak blisko. I to też zobacz sobie na takich czasach, właśnie lat 90., gdzie te kontrakty były strasznie wysokie, jakiś Wheeler, nie Wheeler i tak dalej. Myślicie, że oni mieli jakieś hamulce, jeżeli, nie wiem, za przeproszeniem Murzyn, który pewnie by gdzieś dymał na etacie za jakieś tam parę dolców, wiesz. Tak, bo kiedyś okazję... były takie czasy, nie oszukujmy się, kiedyś nie, tak. nie było kiedyś równości i tak dalej, tylko naprawdę gnębili tych ludzi. Tak, to jest jedno, już pomijając w ogóle, wiesz, ten kolor skóry, ale wiesz, sam fakt, no gość, nie wiem, nie był specjalnie wykształcony, nie miał za wielkich perspektyw, miał predyspozycje, ktoś się nim zainteresował, wysłał go na zawody sylwetkowe, ktoś go złapał na sponsoring. No i teraz wiesz, ma przed sobą wizję kontraktu za 1 000 000 dolców albo pracę w jakimś, kurde, wiesz, sprzątaniu albo na magazynie jakimś za, wiesz, za tam 1 000 dolców, nie? No to wiesz, dla gościa jest to przepustka do, wiesz, życia na mega wysokim poziomie, nie? Więc... No jakby nie patrzeć, nikt też nie jest zbyt inteligentnym facetem, jeżeli chodzi o wykształcenie i takie, wiesz, coś, co... No, dokładnie. On mówił, że rzucił chyba szkołę, nie wiem, w podstawówce, czy w czymś takim, czy w gimnazjum. No daleko to on raczej nie zaszedł. On powiedział, że go nigdy to nie kręciło. Tak samo powiedział James Hollingshead, że dla niego właśnie, dlatego poszedł w kulturystykę, bo on nie chciał tego. On nie chciał za dużo rozmyślać i tak dalej. On nie chciał. Ja nie mówię, że to jest dobre, bo ja jestem sam po studiach. Skończyłem. Myślę, że każdy powinien jakąś tam edukację mieć, tę maturę, to u nas no, nie zrobić matury, no to naprawdę chyba no, trzeba w dzisiejszych czasach w ogóle. To, chcę zrobić. W dzisiejszych czasach to w ogóle, bo kiedyś to naprawdę trzeba było się trochę poduczyć i tak dalej, a w dzisiejszych czasach, gdzie już nawet te matury są chyba kuźwa online, to nie wiem, co tam trzeba naprawdę odwalić na tej maturze, żeby jej nie zdać. No także, tak jak mówię, tak jak ty mówisz, no to już on pchnie o najwyższe podium, a my mówimy o tutaj osobach, które możliwe może kiedyś będą w top 6 mistrzostw Polski, a robią właśnie takie odbicia. No, dokładnie, nie? Wiesz, tak jak mówimy, Walkera jest o co grać, on już jest wysoko, jest blisko, więc to jest, że zupełnie inaczej na to patrzy, nie? On też, że całe jego życie się wokół tego kręci i on, wiesz, się nie zastanawia, co będzie robił za x lat, no bo wiesz, w tym momencie robi, co kocha, idą za tym dobre pieniądze, no i wiesz, no i mu korzysta z tych swoich 5 minut, nie? Nie rozkminia, czy o, nie dołożę za dużo masy i nie będę przez to, kurde, chory. No, tylko on, wiesz, no póki może zarabiać dzięki temu grube pieniądze, no to ciśnie w to mocniej, nie? Natomiast a jeżeli czegoś taki... się nauczyliśmy, to może właśnie tego oni się nauczyli, żeby teraz już sprawdzać bardziej to zdrowie po Dallasie właśnie, żeby częściej się monitorować i tak dalej. Ale zobacz, nawet u nas w kraju, no ja ci powiem, że jak ja zaczynałem startować, to był 2013 rok, probiotyków nie brał nikt kurwa, nie. Kto wie, słyszał o jakichś probiotykach. Suplementacja wyglądała tak, białko, kreatyna, ten BCA wtedy był, wiesz, obowiązkowy. Stach za 25 zł. Tak, jakaś tam glutamina ewentualnie, witaminy albo multiple, albo animal packa i to było tyle. Czasem jakieś karbo po treningu, czy tam, wiesz, Vitargo było modne,
bo to wiesz, no i te, tak było, nie? Kto tam jakieś prozdrowotne kupował, nie? Czasami jakoś witaminę C ktoś kupił, ale wiesz, ogólnie multivitaminę ktoś brał i to było kto tyle. Kto o takim czymś słyszał? Alfa GPC, kto to wiedział o tym? Gdzie to było? No, no, nie było, wiesz, nikt nie rozkminiał, ale co ciekawe, ci powiem, nie było tyle problemów z jelitami, z flakami, co dziś. Może też z tego względu, że też jeszcze ta jakość jedzenia, wiesz, ewoluowała, nie było tak tyle złego jedzenia, że tak powiem, no bo dzisiaj tych dodatków przeróżnych jest dużo, bardzo dużo, nie? I myślę, że to też... A może też nie byliśmy po prostu świadomi, wiesz, im więcej badań, im więcej masz dostępu do... Im więcej widzisz, tym gorzej się czujesz na tej zasadzie, że wiesz... No, może też coś w tym jest, ale wiesz, no nawet wtedy, kto tam słyszał się badać? Ja pamiętam, że ja badałem wtedy, ale to się badało głównie, wiesz, estro, żeby tam, wiesz, nie było za bardzo wywalone, nie? Ewentualnie tą prolkę, no i tyle, nie? Jakąś tak morfologię się wątrobę badało, jeszcze wątrobę, się badało. No, wątrobę się patrzyło, nie? Bo wątroba, bo po oralach to trzeba tam coś sprawdzić. Tak, to wtedy jakieś Elselif się dawało, nie? Z apteki, czy Hepatil i tyle, nie? I do przodu, i rura. I wiesz, i tak było, nie? I tak, wiesz, ci starsi trenerzy z tamtych czasów, no kurde, potem gdzieś tam obrywali troszeczkę. Od wiesz, nowej szkoły. Tak, ale wiesz co, część tych trenerów poszła z duchem czasu, tak jak gdzieś tam na przykład Radek i wiesz, no był zmuszony do tego, że wiesz, będąc dalej na rynku, no musi też, wiesz, iść z duchem czasu, nie? Natomiast wiesz, początkowo tacy trenerzy starszej daty dostawali, że jak, nie? Tutaj żadnej profilaktyki, niczego nie ten, no a kiedyś po prostu, kurwa, się tego tak nie, wiesz, no nie używało się tego, nie? No wiesz, nikt się tym nie interesował, no, tam wiesz. Jakieś, nie wiem, cystone albo kurde astragalus, albo coś takiego. No, a kiedyś to było w ogóle na półkach tak naprawdę suplementacyjnych? No nie, myślę, nie że, było. Myślę, że nie, w suplementach na pewno nie było. Może w jakichś tam, wiesz, ziołowych rzeczach z apteki to może gdzieś tam było, ale wiesz, no, nikt nie wiedział, nie? Wiesz, podaż równa się popyt. Tak, nie? No wiesz, że teraz cały ten rynek suplementów poszedł tak do przodu, że jest suplement na wszystko, nie? No już można nazwać go nawet, nie wiem, jakoś ma turkosteronę, teraz jest takie nowe coś, turkesteron, może słyszałeś, taki magiczny, kuźwa, środek dla naturali, który sprawi tam, że 30%, bullshit, po prostu bullshit, wiesz, który promują osoby, no bo go sprzedają. No tak, nie. To jest bardzo proste. Także tak, poruszyliśmy sobie obciążenia, poruszyliśmy sobie cardio. Poruszmy teraz środki, tak jak powiedziałeś, i ogólnie, nie, przed środkami jeszcze was trochę potrzebują niepewności, badania. Kiedy się badać, jak często to robić, powiedzmy sobie też o, co do badaniach, o Jezus, wyleciało mi słowo, żeby iść na badania, chodzi mi o... No, że badania muszą być po 500 ml wody i tak dalej. Tak. Znaczy co, badania, to jest higiena badań ogólnie. Higiena badań, dokładnie. Tak, wiesz, optymalnie jest zrobić badanie w ogóle po jakimś takim przynajmniej 12-godzinnym poście od jedzenia, czyli na ogół zjeść lekką kolację, zachować przerwę 12 godzin do tego poboru krwi. No u nas to się praktycznie nie zdarza, no ale prawidłnie tak powinno być, i przynajmniej z 2 dni, z 48 godzin od wysiłku, nie? Tej przerwy powinno być takie, wiesz, żeby te badania wyszły w miarę realnie, no bo często właśnie próby wątrobowe są podniesione, jeżeli na przykład dzień wcześniej robiliśmy trening, czy mieliśmy po prostu jakiś intensywny wysiłek, gdzie doszło do jakiejś uszkody mięśni i tak dalej, to już w próbach wątrobowych może wyjść. I to jest też jedna z najczęstszych rzeczy, które się spotykam, jak ludzie mają po aspat i allat, wiesz, tam po 70, 80, już coś z wątrobą nie tak, nie? Jak się łapie za głowę i myślę, kurwa, bo nie widzieli. Wiesz, chodzi po prostu o to, że takie wyniki to dużo wyższe, nawet przypuszczam, jest jak jakiś przeciętny Kowalski zje jakąś pizzę i wypije 2 browary, tylko że no, wiesz, Kowalski nie idzie po pizzy i 2 browarach na drugi dzień sprawdzić, jaki ma aspat i alat, nie? No w ogóle tego nie sprawdza, chyba że no coś dzieje się niepokojącego. I albo do pracy musi. Albo do pracy musi, nie? Więc oni generalnie nawet nie wiedzą tego, że coś takiego u nich jest. No i teraz, wiesz, ktoś bierze środki, poszedł na badania i ma to podwyższone. Takie wyniki to, wiesz, to nie jest nic niepokojącego, nie? Zresztą, no, pewnie dużo widziałeś też różnych wyników. No, ja dzisiaj zresztą o tym rozmawialiśmy, jakie wyniki. Tak, wiesz, ja widziałem kosmiczne wyniki na przykład u mojej mamy, nie? Bo ona miała nowotwór trzustki z przerzutami na wątrobę.
no to tam wiesz, po 8 tysięcy aspat i alat, to tak na lajcie było, nie? I to wiesz, rosło tak, że jak ona poszła, pierwsze badanie to było po 600, po paru dniach już było po 1200 i potem już w tysiącach, nie? W górę, nie? Już tak wiesz, już potem nawet tego nie badali, no bo... Powiedzieli, że no przewidywania Nawet jeśli wiesz, no co za różnica, że jest 8 czy 10 tysięcy, no wiesz, no, jak wynik jest kosmiczny, nie? Więc to trochę inna sprawa, nie? Natomiast wiesz, no widziałem też u osób właśnie, Łukasz kiedyś miał problem w ogóle, po niacynę, brał duże ilości niacyny, odkładać w wątrobie i niacyna faktycznie, że jeszcze ta flash free szczególnie, no ona się odkłada, może się odkładać w wątrobie, no i Łukaszowi jakieś kosmiczne wyniki wychodziły, nie wiadomo skąd, wiesz, na tym aspatialat, nie? Już nic mu nie było, apetyt normalnie był, wszystko w porządku, wiesz, wtedy co nawet poszedł na prześwietlenie wątroby, USG zrobił. Tak, tak, no i też wszystko wyszło git, nie? No. Problem był tylko taki, że ten, nie? A odstawił tą niacynę, no i tam już po 10 dniach o połowę spadło, nie? Tylko wiesz, on tej niacyny tam ładował wtedy kosmicznej ilości też, bo to wiesz, pod lipidogram brał, żeby HDL-y podnieść. I brał tego naprawdę sporo, nie? Bo tam tej niacyny, no wiesz, dawka niacyny jest generalnie niska, jak to jest 100% zapotrzebowania dziennego. Są tabletki po 250, po 500 mg, a Łukasz ma bazę 3 czy 3,5 grama brał dziennie, nie? Tej niacyny. Więc już ilość ale poprawiło mu, wiesz, lipidy. No, poprawiło HDL, ale jak zobaczył... Ale wątrobowe sygnał. To wiesz, to trzeba się przyrazić, nie? Tylko wiesz, no to też właśnie, o, aby przeciętny Kowalski, znaczy Kowalski, nawet nie mówię to o Kowalski, jakichś naszych podopiecznych nawet, zobaczył aspat i alat w tysiącach, bo on tam miał chyba, już nie pamiętam, czy miał 1500, czy nawet więcej, dużo tam miał ten wynik, powyżej 1000 na pewno. A co lepsze, GGTP i bilirubina były normalnie czyste, tak, normalnie, tak. Wiecie, nieruszone. No dokładnie, nie? I widzisz, taka głupia rzecz jak niacyna, nie? A niektórzy by już te wkręcali, nie? Że wiesz, to wszystko te sterydy i tak dalej. No, wiesz, no, co myśleć w takim wypadku, nie? No najczęściej, nie? Natomiast tak jak mówię, nie? No, wiesz, jeżeli coś dzieje się z wątrobą, nie? No to wiesz, już widać też zmiany, wiesz, żółtaczka, no to i białka z oczu robią ci się żółte i skóra, plamy i tak dalej, nie? Świąt na kończynach. Przemęczenie duże przede wszystkim. To też, nie? Czuli. Więc wiesz, to też gdzieś idzie kilka syndromów. Jest to znak na pewno niepokojący, no bo się nie dziwię, jak ty zobaczy taki wynik z kosmosu, ale teraz zobacz tutaj, wiesz, te aspat i alatek jest 80, no to w perspektywie takich wyników to też ten. No i tak jak mówisz, nie, patrzymy też na wszystkie parametry, całą resztę zdrowia. No nie jest tak, że taki ważny narząd jak wątroba, nie wiem, leży i kwiczy, a morfologia jest tip-top, nie, na przykład, nie, to więc na to też zwracamy uwagę, czy w jakiej kondycji jest cały organizm, nie, a nie tylko to, wiesz, że tam trochę aspat i alat jest podniesiony, nie. Tak, analiza badań całkowicie, tak jak mówisz, Łukasza zresztą nigdy nie może na przykład narzekać na, on czego by nie brał, to hemoglobinę i hematokryt ma w normie, zawsze. No, ale powiem ci też tak, jeśli chodzi o tą hematokryt, on na ogół jest podniesiony u kulturystów, to jest związane stricte ze środkami, nie? Wiesz, jeszcze z czym jest związany? Z tym, że zmieniają cały czas parametry w labach. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale tak, my się badamy często. Jeszcze kiedyś hematokryt i hemoglobina, jedno było 54 kiedyś, tak, a drugie 19,7, teraz już jest 17,8 i 49 czasami nawet. Tak, tak, tak. No 49, 51, 52. Do 54 faktycznie jeszcze też się gdzieś tam spotkałem, że ktoś miał taką normę, nie? No ale powiedzmy, że ten wynik tak koło 50 to jest jeszcze taki wynik okej. Okay. Tak 55 w górę, no to już jest niepokojące, nie? Natomiast jak już ktoś 60 dobija, no to skraca sobie życie po prostu. Krew jest gęsta na tyle, że no, serce musi je pompować. I wiesz, no im gęstszą krew pompuje, tym i większe ryzyko jakiegoś zatoru, wiesz, i tak dalej. Wiesz, jakiś skrzep się oderwie, zatka jakieś światło naczynia i gotowe. A druga sprawa, no samo serce ileś musi napracować, żeby jeszcze przez taką masę, taką gęstą krew się pompować, nie? Więc też pracuje znacznie, znacznie mocniej, nie? Tyle, że powiem ci, z hematokrytem bardzo częsty problem. Tutaj sobie pozwolę to zrobić. Przytoczę mojego wspólnika podopiecznego i bardzo dobrego kolegę, żeby nie powiedzieć przyjaciela, Łukasza Szołtyska. On miał wiecznie wysoki hematokryt, nie? I ja cały czas się go pytałem, a pijesz ty dużo? To on tak, pije, on pije, nie? No i w końcu jego żona mi mówi, ty Adam, on tam czula pije, nie? On tam z dwie kawki wypije, trochę coli zero, trochę wody na tym treningu, ale mówię, nie wiem, czy tam może z 2 litry wypije, nie? No mówię, no kurwa jak, nie? A on, wiesz, mu się wydaje, że on pije, no bo wiesz,
niby pije, nie? Bo często gdzieś tam, wiesz, też często to wiesz, chodził gdzieś tam sikać i tak dalej, nie? No ale to wiesz, oddawanie moczu, wiesz, jak się, nie wiem, witaminy C najesz albo jakiś ziółek, no to też będziesz często chodził sikać, mimo że tej wody nie pijesz jakoś dużo, nie? No i faktycznie, od momentu jak, wiesz, kombinował, nie? Tam, wiesz, suplementów brał garściami, ciągle ten hematokryt, wiesz, 55, 57, 58, 56, wiesz, tak cały czas miotał się w tych wynikach, nie? W końcu faktycznie zaczął pić więcej, od tego czasu nie ma tematu, nie? I to jest bardzo częsty problem, że ludzie po prostu za mało piją, nie? Znaczy, wiesz, może w porównaniu do jakiejś tam, nie wiem, na przykład do swoich rodziców, no to ty pijesz dużo, bo jak twoja mama wypije, nie wiem, 2 litry za dzień, no to jak ty wypijesz 3,5 litra, to ci się wydaje dużo, nie? No ale jak jesteś chłopem 100 kila, no to 5 litrów to takie minimum, nie? I wiesz, no i tutaj już jest problem. Ja ci powiem nawet w szpitalu, jak leżałem, ale za tym drugim razem, w tym już lepszym szpitalu, gdzie już lekarka była trochę bardziej kumata. Czekaj chwileczkę, bo to jest nieproszony gość. Siemano. No tutaj do talerza się dobiera pustego, ale coś tam grzebie. I ten, no i to ona, jak zobaczyła mój hematokryt, faktem wynik tam był chyba 52, nie? A normę mieli 51. No, oprócz tego, że kazali mi dużo pić, to jeszcze mi 3,5 litra dziennie w kroplówkach podawali płynów, nie? No to zobacz, ja sam już piłem dużo, ukazali mi pić dużo i jeszcze dodatkowo 3,5 litra w samych kroplówkach mi dawali, nie? Więc zobacz, wiesz, jak to nawodnienie organizmu ma duże znaczenie i to jest, ja ci powiem, jeśli chodzi w ogóle o profilaktykę, czy nerek, czy właśnie często i nawet z ciśnieniem to pomaga trochę, no wiadomo. No, nie, gigantycznie to pomaga, tutaj tak. Wiesz. Picie wody, płynów generalnie, tak? I to jest mega, mega ważne, jeśli chodzi, wiesz, o ten sport i to jest też kolejna taka, no w sumie darmowa profilaktyka, no bo, no nie, znaczy no, darmowa, no wodę trzeba kupić, nie? No, ale wiesz, nie jest to jakiś suplement. Przygotujcie sobie, jak chcecie. No dokładnie. Czajnik kupcie. Tak. Ale wiesz, generalnie no, kolejna bardzo dobra profilaktyka, która jest darmowa, no i jest to mega istotne, nie? Przy właśnie hematokrycie. I nie tylko przy hematokrycie, wiesz, też jak badamy elektrolity, podaż elektrolitów, to też wyjdzie to też przy kreatyninie i moczniku przede wszystkim, bo to przy badaniu EGFR, bo to się wylicza. Tak. Tylko, że też jeszcze przy czym wyjdzie, często słyszysz, a ja nie mam pompy. Ile solisz dziennie? Solę. Ile pijesz wody? Piję. I wiesz, i powiesz wtedy sól 2 gramy więcej, dosłownie dosyp do wody tej podczas treningu. Wiesz, mimo że to nie ma znaczenia, bo chodzi o ogólną podaż dzienną, no ale podaż, wiesz, taki jakiś fragment dnia, w którym on będzie to robił, bo do tego, że on tam soli kurczaczka, tak o sobie posypie i to mu wystarczy, to soli. Powiesz jeszcze, żeby litr więcej tej wody pił, on będzie trzymał ten litr powiedzmy przy sobie, nagle pompa wróciła. AKG, cytruliny i tak dalej, anapolone w szotach niepotrzebne. No, znaczy co, o tym też mówił nawet ten, Wodyn, że on tak jak widzi kogoś do niego, kto przychodzi na trening i ma, nie wiem, suche usta i nie pił dość długo, to najpierw każe mu się nawodnić i siedzi gość i pije, aż w końcu do kibla poleci, wiesz, taka metoda trochę wiesz, no. Pij, aż do kibla pójdziesz, trochę tak nie do końca. Trochę Guantanamo w stylu. Tak, wiesz, ale wiesz, lecz. Ale generalnie też to podkreśla to, jak ważne jest nawodnienie. Ja sam to widzę, że na przykład jeżeli jestem gdzieś, nie wiem, w podróży, w trasie, wejdę jeszcze gdzieś do sklepu, nie wiem, tak jak ostatnio, nie wiem, prezent na Mikołaja kupowałem, nie? No i wiesz, stoję ubrany w kolejce, wiesz, jak to przed Mikołajkami w supermarkecie, w smyku stoisz, wiesz, kolejka, jak nie wiem, zaczynasz się pocić, nie? No i wiesz, nie dość, że w tej kolejce stałem dosyć długo, to wcześniej w samochodzie też nie piłem generalnie, tu się jeszcze upociłem, ja wchodzę na ten trening i mi się pizzę już wchodząc na ten trening, nie? No i zaczynasz trening i już czujesz, że wiesz, tej pompy nie ma, nie? Dopiero w połowie treningu, jak już wypiłem odpowiednio dużo, coś tam zaczęło, wiesz, czuć tej pompy, nie? Tutaj, ale to wiesz, też tak jak wspomniałeś, twój organizm daje ci sygnały, widzisz, daje ci, mówi, masz suche usta, chce mi się pić przed treningiem. Kolor moczu też ma znaczenie. Dokładnie. Znaczy wiesz, tu też trzeba patrzeć na to, że wiesz, jak ktoś bierze na przykład garść witamin. No to tak, oczywiście. To może w mocz zabarwić. Nie? Pamiętasz kiedyś Animal Pack, jak na zielono się sikało? Pamiętam. Teraz Animal Pack dalej jest, tylko że
No, ceny już takie tego animalpaka są teraz, wiesz, tym bardziej, że... No trzeba go, trzeba przez te cło i tak dalej, to trochę... Tak, a poza tym, wiesz, no, animalpak ma formy słabo przyswajalne, nie? Bo to jest jeszcze ta stara receptura, no nie masz jakichś metylowanych witamin z grupy B, wiesz, nawet magnez jest chyba jako tlenek, a nie jako jakiś tam, wiesz, cytrynian czy jakaś forma organiczna, więc... No, wiesz, tam po prostu były duże dawki witamin, no, ale tu większość z nich leciała z moczem, dlatego ten mocz był taki kolorowy, nie? Choć wiesz, miało to swój klimat, ta puszka jak stała, kurwa, tak. Puce, kurwa. To kiedyś się zbierało to wszystkie suplementy. Tak, 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 to jak spojrzałeś tylko na tę puszkę, to już trening wiedziałeś, że dzisiaj będzie dobry, nie? I pamiętasz też w siłowni jeszcze zdjęcia, na przykład jak chodziłeś na starą siłownię, taką, wiesz, piwniczną wchodziłeś, a tam było takie, wiesz, no widać było, że ten Marek, Maro, kupił gazetę, jak szedł po białko dla całej siłki i w tej gazecie było zdjęcie McGrata. I ten ja, McGrat tak z ramieniem takim, no. Było, bo potem wiesz, człowiek tak się zaczął interesować, tak się okazuje, że McGrat tak w sumie jako kulturysta, no jest no tak pro, słabo. Ale jakieś tam zawody specjalnie nie wygrywa, nie? No ale ikoną, kurde, został, nie? Też tak wiesz, no flikiem był przez to, że był bardzo żelasty i te przedramiona miał takie kosmiczne, nie? Tak, i te firmy motywacyjne i zdjęcia i tak dalej. Tak, tak. No, cały klimat, wiesz, tego animala był taki wokół niego. Trochę też tam Centopani, chyba Centopani do dzisiaj chyba jest nawet. Tak, Evan, Frank zresztą też. Frank, Evan, John Jewett teraz. No. Był jeszcze Fritz, to wiadomo, to potem się skończył kontrakt. Kiedyś Hamilton, ale teraz poszedł. Swoje zrobił. Kiedyś Hamilton tam jako pro też nie był jakiś znany specjalnie, nie? Dorian? No. On nie jest pro. Nie jest pro w ogóle? Nie, nie. On teraz miał zostać, właśnie miał walczyć z tym Shidoshakiem. Tak, bo teraz w sumie wychodził na tak. W Vancouver ma wychodzić. Kurde. No, nie jest pro. Jeśli wiesz, no bo wiesz, amatora wzięli tak na sponsoring. Tak, no on był jednym właśnie z niewielu. Ale to właśnie było fajne w animalu, że oni nie odpuszczali, wiesz, jeżeli miałeś jakąś kontuzję czy coś, to oni dalej byłeś w teamie. No. Oni no Evan Brzyżek dołączył, to on pierwsze dwa lata chyba masę robił, nie? Tak. Tylko że wtedy właśnie były te najlepsze filmy, które strasznie się sprzedawały. To Evan w kuchni, ten film, że kulturysta w budżecie i tak dalej. To tak, tak. No. Właśnie, no to wszystko są kultowe filmy. Okej, okay, ale wracając do badań. Badania i ogólnie higiena badań. O to sobie musimy poruszyć. Tak jak wspomniałeś, 12 godzin post, przed badaniami wypić naprawdę sporo wody, żeby nie iść odwodnionym. Też słyszałem w niektórych krajach, nie wiem, ale nie wiem, czy słyszałeś, ale też jakiś lekarz powiedział ostatnio, żeby nie pić parę godzin przed badaniami krwi. Co jest naprawdę, mnie to po prostu zdziwiło, zapytałem jaki sens, lekarz powiedział, że jakiś tam sens jest, ja nie wiem o co chodziło, może jakby kolono robił, czy coś, no to... No może, wiesz, może zależy co ci ludzie pili, nie, bo to wiesz, no, bo... wielu ludzi, wiesz, nie pij wody, albo pij wodę, a oni sobie kupią smakową, nie, wiesz... Woda jest. Nie? Wiesz, może też na zasadzie, że nie spożywać, zrozumieli, że nie spożywać nic, no i weszło do łba, że nie spożywać też wody, co nie napojów. No. Może tak, że lekarz tak przekazał sobie. Wiesz, bo jeżeli ktoś na przykład idzie na jakieś badania, nie wiem, jeli... Nie, wszystko wtedy były, wiesz, aha, wszystkie pełne badania, morfologia, krew. Znaczy pewnie jest tak, jak mówię, że nie spożywać, a oni zrozumieli po swojemu. No, kwestia no. Interpretacji. Tak. No. Wiesz, tam wspominałeś o AKG, cytrulinie i tak dalej, nie? To też nie są złe suplementy, jeśli chodzi właśnie o krążenie. Nie, krążenie, szczególnie bo, AKG. No, wiesz, tak nawet idąc na logikę, no, bierze się to na pompę, rozszerzają się naczynia krwionośne, nie? No to teraz im większe światło naczynia, nie wiem, żyły, czegokolwiek, to tym przepływ jest łagodniejszy. I to też może nadciśnienia ci nie zbije, ale może delikatnie obniżyć ciśnienie, ten przepływ krwi jest lepszy. Więc te wszystkie boostery tlenku azotu są jak najbardziej okej, okay, nie? Z tym, że lepiej chyba AKG niż czystą margininę, no bo dłuższy okres półtrwania, nie? W rozpisce od Blue Taylora miałem właśnie co do rozpisek. Od Blue Taylora dostałem z rana 10 gramów i na noc 10 gramów. Tak, no i to jest jak najbardziej okej, okay, nie? To się tak wiesz, niektórzy tam, wiesz, dawniej to się myślało, że tam pod hormon wzrostu, nie? Że wiesz, tak były takie, że arginina, ornityna i coś tam jeszcze, balizyna, nie wiem, był AOL.
taki suplement, już to niby tam trzy aminokwasy i one ci hormon wzrostu podbijają. No wiesz, hormonu to nie podbiło, ale patrząc też, wiesz, nie było to jakoś totalnie takie bezsensowne, no bo jednak prozdrowotnie... Pomysł jest, był dobry, tylko że wykonanie tak, tak troszkę... Wiesz, to jest jak z glutaminą. Kiedyś był straszny hejt, że glutamina nie działa, nie? No bo glutaminę reklamowali jako środek antykataboliczny albo pobudzający anabolizm, nie? A wiesz, patrząc na to, jaki to ma, nie wiem, wpływ na układ pokarmowy, na jelita, wiesz, dobry wpływ na jelita to też lepszy wpływ na odporność i tak dalej. Więc wiesz, jest to środek dla mnie bardziej prozdrowotny, a jeżeli antykatabolik jakiś, nie? No i teraz wiesz, wchodziło masę badań, że to w ogóle nie działa jakoś tam anabolicznie, nie? I wiesz, hejtowali ten suplement, a tak naprawdę wszystko przez to, że został źle przedstawiony, nie? Tak, on jest świetnym suplementem, jeżeli jest użytym poprawnie w dobrym momencie. Wiesz, nawet BCA jest suplementem, który no, nie jest totalnie bez sensu, bo na przykład może odsuwać zmęczenie w czasie treningu, jeżeli wiesz. Znaczy wiesz, to się mówi tak, że BCA nie działa. BCA działa, ale są lepsze rzeczy. No dokładnie, nie? No to właśnie o to chodzi, nie? Że po prostu no szkoda, po co na to wydawać pieniądze, jak można kupić coś lepszego, nie? No nawet zwykły izolat. Jeżeli ktoś, wiesz, walina chyba jest tym z aminokwasem, który powoduje, że nie czujesz takiego zmęczenia, opóźnia uczucie zmęczenia, nie? I teraz wiesz, jeżeli masz trening długi, ktoś, nie wiem, zależy od tego, jaki sport trenuje, no to wiesz, te BCA faktycznie może być gdzieś tam przydatne, nie? Nie wiem, ktoś trenuje sporty walki i tak dalej, więc wiesz, nie jest to suplement, który idzie totalnie w kibel, nie? Natomiast wiesz, no zrobiła się nagonka na to, że wiesz, BCA nie działa. No. Po prostu nie jest też tak efektywne. Nie, przełożenie do ceny. Nie działa tak, jak to zapowiadali, że ma działać, nie? Ale idzie to po prostu jakoś wykorzystać ze wszystkiego, idzie coś wyciągnąć dobrego, nie? Co warto zbadać? No co, na pewno morfologię, wątrobowe to już żeśmy powiedzieli, nerki, czyli tam EGFR, później kreatyninę, mocznik. W sumie tak najlepszym badaniem byłby, wiesz, clearance kreatyniny, czyli zbiórka dobowa moczu i wtedy masz na bieżąco jak przez cały dzień, tam chyba jest tak, że pierwszy strumień moczu z rana się odpuszcza, bo to jeszcze z nocy schodzi i potem się zbiera, robisz zbiórkę dobową moczu, czyli nie, że lejesz do jakiejś butelki tam dwulitrowej, przez cały dzień zbierasz taki ten, no z każdego, wiesz, z każdego dawania moczu trochę tam wlewasz do pudełka i masz taki zbiór choćby, wiesz, z całego dnia. Jak się nie mylę, bo tu wiesz, tym, co się interesowałem już dosyć dawno i szczerze mówiąc nie badałem tego, długi czas, natomiast wiesz, i wtedy oddajesz, wiesz, taki, masz więcej obraz, jak przez cały dzień twoje nerki filtrowały to, co ty tam jadłeś i piłeś, nie? No i wtedy też jest takie badanie, jak te nerki do końca działają, nie? Choć nie wiem, czy to się jeszcze dzisiaj bada, bo może już są jakieś nowocześniejsze metody, ale też się pamiętam z tych czasów, jak jeszcze świętej pamięci Wadim żył, on właśnie mówił, że taki clearance kreatyniny jest najbardziej, wiesz, wiarygodny, no bo masz zbiórkę dobową moczu i jest faktycznie, jak to przez cały dzień tam filtruje te nerki, nie? Więc to jest też ten, co tu jeszcze zbadać? No jeżeli tarczycę, jeżeli podejrzewamy, że coś jest nie tak, nie? Bo to też i czuć po samopoczuciu, no jeżeli ktoś ma nadczynność, no to wiesz, przyspieszona akcja serca, uczucie jakieś tam uderzenia gorąca i tak dalej. Jeżeli ktoś ma niedoczynność, no to najczęściej jest senny, ma jakieś, nie wiem, zimne dłonie, wiesz, problemy z krążeniem, choć tu, wiesz, nie jest wyznacznik, ale no to jest taki tam jeden z objawów. O morfologii wspomniałeś? Tak, no morfologia, no to podstawa, wiadomo, nie? No to wiadomo, to wtedy badamy całą krew. Jeżeli co, sprawdzamy OB i CRP, czy jako markery stanu zapalnego, ale to też pamiętamy, że jeżeli, nie wiem, ktoś ma na przykład coś z zębami i niedoleczone jest, to też może wychodzić stan zapalny. To jest stan zapalny całego organizmu. Tak, dokładnie, nie? Więc trzeba też zwracać uwagę, czy nam się coś jeszcze nie dzieje, żeby sobie nie wkręcać już, że nie wiadomo, co tam nam jest. No co, lipidogram, z tym, że ten HDL u kulturystów różnie wychodzi. To już też jest zawsze tak. Znaczy, wiesz co, zależy od środków, bo wiadomo, na oralach, na pochodnych DHT, czy przy dużych dawkach jakichś tam, nie wiem, inhibitorów aromatazy, może to faktycznie, czy przy zbitym estradiolu ten HDL będzie wchodził niżej, nie? Na redukcji. Na redukcji, tak, to też jest, no, z reguły wtedy ten estradiol gdzieś tam obniżamy, bo na masie bym go nie zbijał, ale wiesz, też nie oznacza... Nie trzymał 400, prawda? Tak, z jakimś tam wywalonym, nie? Bo to jest zawsze, wiesz, my od zawsze gdzieś tam promujemy to, żeby kontrolować ten estradiol,
A ludzie często to interpretują, że trzeba go zbijać. Nie jest tylko zbijać albo nie zbijać. Czyli albo chociaż wywalonym, albo zbitym do zera. Nie, nie ma... Albo białe, albo czarne, nie ma nic pomiędzy, prawda? No, no dokładnie, nie? Więc to też trzeba pamiętać, żeby to kontrolować. Wiesz, takie rzeczy sobie jak estradiol, prolaktyna, jak już masz trochę gdzieś tam... Warto zbadać, czy tak czy siak, wiesz, tak jak mówisz, jak masz lata doświadczenia, to wyczujesz, ale czy tak czy siak warto zbadać, no bo wiadomo, estradiol to też podniesione, może się łączyć z podniesionym ciśnieniem krwi, jeżeli tej wody za dużo trzyma. Tak, nie? No, ciśnienie, cukier, takie rzeczy to możemy badać w domu, nie musimy w labie. Musimy. No, dokładnie. Natomiast, wiesz, warto czasami sobie sprawdzić, nie wiem, poziom cukru nawet w labie, czy się pokrywa z naszymi pomiarami mniej więcej. No jak komuś się chce siedzieć, to może zrobić krzywą cukrową, ale to na zasadzie, wiesz, dostajesz 75 glukozy do wypicia i potem musisz godzinę, dwie godziny po sprawdzić ten cukier u nich. No i też, wiesz, jeżeli badasz poziom insuliny, bo to też jest dosyć istotne, nie? No, natomiast, wiesz, to też gdzieś tam, jeżeli ktoś ma problemy z cukrem, no to już myślę, że najczęściej i to zauważy gdzieś tam po wyglądzie, bo jeżeli cukier jest za wysoki i tak dalej, to no, jest obrzęk na ogół, tak? No tak jak u cukrzyków. Nie? Jak to się nazywa? Słonie kostki, tak? No, stopa cukrzykowa, nie? Albo tak słoniowe kostki, to też. No, tak widać, nie? Generalnie obrzęki, jeżeli ktoś chodzi z walonym cukrem. No, między innymi też przez to właśnie hormon, czy słynne MK trzyma wodę, nie? Dlatego, że one same w sobie gdzieś tam, znaczy no, hormon będzie trzymał trochę wody, tak? Ale często też, jeżeli ktoś, nie wiem, je bardzo dużo węgli, nie kontroluje w ogóle tego cukru, no, nie jest zbyt aktywny, albo jego tkanka tłuszczowa już jest na dość wysokim poziomie i można domyślać się albo podejrzewać, że wrażliwość insulinowa już nie jest na odpowiednim poziomie, no to często ten obrzęk będzie gdzieś tam, wiesz, robił się właśnie od tego, że ktoś ma cukier wywalony, nie? Ktoś ma, nie wiem, 3 godziny po posiłku cukier 110, no to jest coś nie halo, nie? Nadkompensacja do tego elektrolitów, jak to, wiesz, tak, rośli tak, typu no insulina, hormon wzrostu, MK. Tak, no dlatego to też gdzieś tam powoduje te obrzęki. Co jeszcze warto zbadać? Wiesz, czasami warto ferytynę zbadać, czy tam powiesz, żelazo. Żelazo we krwi to jest jedno, a ferytyna to jest żelazo zmagazynowane w tkankach, nie? I ona tak naprawdę nam powie, czy gdzieś czy tam, przyswajamy. Czy przyswajamy, czy nie mamy niedoboru. Czasami się zdarza, bo mam jednego chłopaka, który ma bardzo wysoką, możliwe, że ma hemachromatozę, bo to wiesz, jest też takie, że nadmiernie przyswaja żelazo i ono mu się odkłada w tkankach. No ale to wiesz, to jest takie no, rzadko spotykane. Większość ludzi raczej tego nie ma, nie? No ale warto sprawdzić, to ferytyna kosztuje, nie wiem, 40 zł. Raz się nie zależy stanie, jak to sprawdzić. Oczywiście tutaj wymieniamy badania, które mogą wpłynąć na serce, o tym mówimy, bo oczywiście jeszcze można zbadać D3. Jeszcze co ja bym zbadał tak dodatkowo z badań, jeżeli już jesteście, zbadajcie sobie, jeżeli jesteście mężczyznami, PSA. Tak, ale to jest marker nowotworowy, nie? Na wszelki wypadek zbadajcie, jeżeli chcecie, przed używaniem hormonu wzrostu zbadajcie markery nowotworowe. Tak, znaczy wszystko, co stymuluje IGF-1, nie? Generalnie wiesz co, tak profilaktycznie raz do roku można zbadać markery nowotworowe, to tam nie wyjdzie jakaś kosmiczna kwota, no bo znaczy zależy, jak kto na to patrzy, nie? Ale wiesz. A masz kasę na GH i masz kasę na badania. No dokładnie, nie? No, na sushi też mają. Tak, na sushi mają i tak dalej, więc na badania też mają. Tak, dokładnie. Wiesz, raz do roku takie markery nowotworowe można sobie palnąć, bo no nie zaszkodzi nigdy. Od razu też mówię, że jeżeli wyjdzie jakiś podwyższony, to jeszcze nie oznacza, że macie nowotwór, tylko to po prostu jest do dalszej diagnostyki. No i co? Jakieś USG jamy brzusznej można zrobić raz do roku, to nie jest drogie. 110 zł około kosztuje. Tak. No więcej jak 150 chyba nigdzie nie będzie kosztowało, no chyba, że niedługo wiesz. No różnie może być. Też słuchajcie EKG. EKG, no ale to też takie bym raz do roku. Raz do roku warto, a badania krwi jak często byś polecił? Mniej więcej co 3-4 miesiące moim zdaniem. Tak, co 3 miesiące jest ok, no chyba, że ktoś wiesz, no naprawdę grubo leci albo... W jakim okresie? Właśnie, w jakim okresie jest najlepiej badać? Bo wiele osób, tak jak już gadaliśmy, a jestem sobie na ofie 10 tygodni, to teraz zbadam, jestem czysty, to kurwa rura. No wiesz co, to zależy. Znaczy tak, na prepie już te końcowe gdzieś tam tygodnie, jeżeli ktoś jest 3 tygodnie przed zawodami i idzie badać się tak dogłębnie,
To też nie. Żeby sobie to jebać psychikę, tylko żeby mieć powód, żeby rezygnować. No chyba, że to jest dla odpornych psychicznie, co mają dystans i wiesz, nie? No bo tam różne rzeczy mogą wyjść, ale wiesz, niepokojące jest tak naprawdę to, jeżeli coś bierze się bez jakiejś takiej bezpośredniej przyczyny albo przyczyny nam wiadomej, nie? No i może jeżeli ktoś leci, nie wiem, Masteron, Winstrol, no, środki oralne, do tego długotrwały deficyt i tak dalej, gdzie też jakieś niedobory powstają. Nierzadko ktoś rzuca jeszcze, nie wiem, Superdrola w końcówce przed zawodami, nie? No i tych pochodnych DHT jest sporo. Żarcia jest mało, jakiś jeszcze, nie wiem, klebuterol leci i tak dalej, czy jakieś spalacze, no i pójdziesz ten HDL zbadać, no to szału tam nie będzie, nie? Ale wiesz, że ten poziom jest po prostu spowodowany tym, że bierzesz te środki, nie? I z paroma innymi markerami też może tak być, że coś jest nie halo, nie? Więc wiesz, jeżeli idziesz, no to też bym po prostu nie panikował nad każdym, no, no wiesz, jeżeli wiadomo, któryś wyjdzie wyjątkowo niepokojąco, no to wiesz, albo to z kimś konsultować, albo jakąś, nie wiem, dalszą diagnostykę przeprowadzić, albo po prostu, wiesz, no, być może dołożyć jakiś kolejny suplement, nie? Tak jak mówisz, nie żałować na suplementy. Suplementami też jest różnie, bo są osoby, które znowu przekidają w drugą stronę, nie? Walą tych supli na pałę, nie? Bo wiesz, ile więcej, na wszystko jest super, nie? Na serce, na, wiesz, na to, na tamto, na nerki, na głowę, na wszystko. Patrzysz, ta lista suplementów się nie kończy. De facto, tak jak mówię, nie? Są trzy takie, tak jak dwa wymieniliśmy już, trzy takie suple w cudzysłów, które są za darmo i najlepiej wpływają na zdrowie, czyli to jest właśnie kardio, czyli taka aktywność fizyczna, nieintensywna, nie o niskiej intensywności, picie dużej ilości wody, no i trzecia sen. Akurat to to też, ale wiesz, no, sen jeśli wiesz, chodzi mi wszystko, nawet jak ktoś ma niedobory snu, no to może mieć i cukier podwyższony, nie? Wszystkie te hormony takie stresowe będzie miał podwyższone, nie? I sobie zbadaj, nie wiem, nawet u zdrowej osoby TSH po nieprzespanej nocce, to wynik wyjdzie dużo, dużo wyższy. Więc wiesz, to ma wpływ na wszystko. Jeszcze wiesz, pytanie, czy ktoś zarwał jedną nockę, czy ktoś regularnie je zarywa, nie? Czy ktoś potem, nie wiem, odsypia i tak dalej, nie? Bo to też jest szalenie ważne, a ludzie, wiesz, mają takie tendencje do tego, wiesz, w treningu też tak jest, w ogóle w całej kulturystyce. Zauważ, że jest taka podstawa, powiedzmy, nie, ta podstawa to jest 80% sukcesów. I nie wiem, takie drzewo i są gałązki, nie? I te gałązki to jest te 20%, nie? I teraz, nie wiem, ludzie zamiast skupić się na tym drzewie, na tym 80%, na tych podstawach, na tych najważniejszych rzeczy, to szukają, kombinują i w te gałązki tam szukają, po 1% zbierają, zaniedbując tą podstawę, nie? I potem kuźwa nie idzie, nie? To jest tak samo, jakbyś był, nie wiem, jakimś sprzedawcą, nie wiem, przedstawicielem handlowym i miał dwóch, trzech klientów, którzy stanowią 80% twojego dochodu i 20, które stanowią po 1%. No to w pierwszej kolejności zawsze byś się zajął tymi, co stanowią 80% twojego dochodu, a dopiero potem te procenciki sobie dobierał, nie? A ludzie tak mają, wiesz, że wszystkie takie głupoty, pierdoły sobie biorą do serca, schizują się tym, wymyślają, kombinują, a zapominają o tej podstawie, nie? I to masz i w treningu, i w diecie, i w suplementacji, i w koksie często tak samo. Więc wiesz, nie bez podstawy się mówi, że nie bez podstawy, nie bez powodu się mówi, że podstawy są najważniejsze, nie? No nawet jak przeczytasz jakieś biografie, czy nawet ten taki trener Tim Grover, on był trenerem od przygotowania motorycznego i Jordana, i Kobe'ego Bryanta, nie? No i on sam mówił, że wiesz, że oni klepali podstawy do bólu, nie? Podstawowe, wiesz, zaczynali trening, tam nie było wymyślania, wiesz, nie zaczynali od jakichś sadów z saltem, tylko od zwykłych, prostych podań. Już szlifowali proste zagrania do perfekcji. No i to sprawiało, wiesz, no już pomijam kwestie mentalne i tak dalej, i tak dalej. No ale doszli jak najdalej, nie? Ale ten cytat, Adam, nawet, który był bardzo znany, że zapytali kiedyś Jordana, że czemu ty robisz te ciągle podstawy? Jesteś przecież na topie. Temu. No właśnie, dokładnie, nie? No już pomijam kwestie mentalne, bo to jest tak samo, jak powiedział właśnie ten ich trener, że miał ludzi bardziej utalentowanych niż Kobe, niż Michael Jordan, no ale to ich głowa, ich podejście do tematu sprawiło, że to oni byli najlepsi w historii, a nie inni, nie? Tak jak wspomniałeś, patrzymy na badania, na wszystko, tak? Czyli patrzymy na hemoglobinę, hematokryt, mocznik, kreatyninę, czy to się jakoś tam, prawda, nie łączy. A w suplementacji nasramy tego od góry do dołu. To tak jak rzucić dosłownie błotem w wentylator. Wszędzie jest uwalone, tylko nie ty. I nie ma na pewno wpływu na przykład jeden suplement na drugi, trzeci na czwarty, piąty na siódmy i potem się dziwicie czasami, dziwimy,
bo to my też się niejednokrotnie złapiemy i tutaj nie ma co się wstydzić, bo łapiemy się, żeby się uczyć. Łapiemy się na tym, że jakiś suplement mógł ingerować w pracę innego suplementu. Tak, no wiesz co, pamiętasz taki suplement IP6? Też tak. No, jego działanie ograniczało się tylko do tego, że blokowało wchłanianie żelaza, co mogło wpływać de facto na te krwinki czerwone, na hematokryt i tak dalej. Wiadomo, działanie było długofalowe, a nie doraźne. Nie? Chrom też na przykład będzie blokował gdzieś tam wchłanianie żelaza, jak się nie mylę. Tak, w dużych ilościach. Laktoza czy wapń w ogóle, czyli nabiał będzie też hamował wchłanianie żelaza, jeśli się nie mylę. Tak samo wiesz, probiotyki, nie? Wszystkie probiotyki, no to są bakterie, nie? Co robisz z wodą, jeżeli chcesz bakterie w niej wybić? Gotujesz, nie? No i teraz ktoś do gorącego posiłku bierze probiotyki albo zapija gorącą herbatą, gorącą kawą, no to z automatu część tych probiotyków już pod wpływem tej temperatury umiera. Teraz ktoś bierze na przykład, nie wiem, jakiś ekstrakt z czosnku na przykład, nie? Czosnek ma działanie antybakteryjne. Berberyna nawet ma działanie antybakteryjne, nie? I teraz ktoś bierze suplementy, które działają antybakteryjnie, no i wiesz, a ty bierzesz probiotyki. Tak, ty bierzesz probiotyki razem z antybakteryjnym tym, nie? Więc to tak jakby trochę się ze sobą gryzie, nie? Ja nie mówię, że ten, nie wiem, że ten czosnek całkowicie ten probiotyk wybije te wszystkie bakterie, no ale no, na pewno zuboży, nie? Ten suplement, nie? Lepiej to po prostu wziąć w innej porze, nie? No bo no, to tak naprawdę probiotyki, no to wiesz, jest antybiotyk, czyli coś, co wybija bakterie wszystkie, a probiotyk, no to są te dobre bakterie, ale to ciągle są bakterie. Jeżeli bierzesz coś, co jest antybakteryjne, tak samo, nie wiem, ekstrakt, olej z oregano. Też się czasami stosuje przy jakichś tam zakażeniach układu pokarmowego, bla, bla, bla. Jak ktoś ma tam jakieś problemy właśnie z jakimiś tam właśnie z bakteriami, no ale branie właśnie probiotyków razem z olejkiem z oregano, no też będzie kurwa słabym pomysłem, bo to też działa antybakteryjnie, nie? No i ludzie sobie zastanawiają, czasami tak łykają garść, nie? Tak jeden suplement wpływa na drugi. No wiesz, no nie. Często jest tak, że po prostu tych suplementów jest tak dużo, że oni nawet nie mają jak tego brać inaczej, nie? A biorą coś, no nie dlatego, że potrzebują, tylko no słyszeli, że dobre, nie? Tak, bo Czechowicz brał, bo Suker brał, bo Mocelewski wrzucił w dziennik. Ile niejednokrotnie było tak, że coś się stało modne i tak jest zresztą z wszystkim, wiesz, dieta, rotacja. Bo Łukasz robi rotację, to ja też zrobię. Ale dlaczego ty zrobisz? Przecież dla ciebie wszystko dobrze idzie. Po co masz to robić? A, bo Łukasz to zrobił, to ja też spróbuję. Fajnie, próbuję oczywiście, ale nie pierdziel tutaj, że wiesz, że jest ci to potrzebne, konieczne. No masz na przykład metforminę, nie? De facto metformina w większych dawkach i obniża IGF, może gdzieś tam hamować apetyt, nie? No, nie zalecamy jakichś większych dawek, nie? Na początku brania u niektórych powoduje częste wizyty w toalecie, zanim organizm się przyzwyczai. No powiedzmy, że w niskiej dawce ten wpływ na IGF nie jest aż tak istotny, nie? No ale kto to bierze? No, na przykład my to bierzemy. Bo coś. Tak, z tego względu, że w diecie masz na przykład 800-1000 gram węglowodanów, używasz hormonu, nie wiem, 10 jednostek, cukier idzie do góry. Ktoś jeszcze do góry, nie wiem, jakieś MK leci, też ten cukier idzie do góry. No i tu masz jakiś powód. A teraz chłopaczek, który je, nie wiem, 300 albo 400 węgli dziennie, hormonu na oczy nie widział, z cukrem ma wszystko w porządku, ale on bierze metforminę, no bo właśnie słyszał, że dobra, nie? No wtedy tak trochę no, w parze... Trzeba szukać po prostu, wiesz, to jest rozwiązanie za każdym razem. Poza tym metformina jest lekiem. Nie? No i wiesz, też może właśnie powodować, nie wiem, tam badynę moczanową, fakt, że to tam, wiesz, też musi odpowiednio źle się zadziać, to nie jest jakiś tam mocno sajtowy środek, ale na przykład, nie wiem, trzeba też suplementować chyba B12, jeśli dobrze pamiętam, bo też gdzieś tam może ją wypukiwać. No spotkałem się nawet z taką rozpiską, z takiego znanego, bym powiedział, celebryty, bo to znany zawodnik, trener raczej, znaczy ogłasza się jako trener, ale wiesz, nie prowadzi zawodników jako taką na scenę, no ale znany taki kulturysta i on właśnie trafił do mnie, gość od niego. Nie wyglądał tam źle, no ale chłop już tam na redukcji trochę był. Dzień treningowy miał chyba 240 gramów węglowodanów, no i przed treningiem miał 40 gram węglowodanów. I on mu kazał brać metforminę przed treningiem, nie? Przed treningiem? Przed treningiem, do tych 40 gram węgli. No jeszcze długochłanialną nie wrzuć. Chyba nie, bo tam nawet nie było napisane jaka, tylko metformina 500 mg. Ale wiesz, no sam fakt, gość jest na redukcji, już chyba tam z 12 tygodni był, 40 gram węgli ma w przetreningowym, z żadnych problemów, wiesz, z cukrem i tak dalej, nie?
Ale w użyciu metforminy jeszcze do posiłku przed treningiem, nie? Tak myślę, no, szukałem, wiesz... Szukałeś powiązania, prawda, jakiegoś tak. rozwiązania. Chodziło o to, że wiesz, jak gość będzie robił trening na niskim cukrze, no to szybciej ten fet dopali, albo no nie wiem, nie po co. Albo szybko hipkę dostanie i wiesz. No właśnie, wiesz, próbowałem znaleźć jakiś sens tego, ale przypuszczam, że po prostu gość mu to dał, tak żeby to wyglądało, wiesz, rozpiska wyglądała ciekawiej, nie? Problemem też jest to, że jest wielu ludzi podopiecznych, którzy no, szlą ci raport co tydzień na masie. No i wiesz, no, co się może na masie w ciągu tygodnia kurwa zmienić, nie? Ale oni oczekują, że przecież jak zapłacili, to będą mieli ciągłe kurde zmiany. Pytań nie mają. No i wiesz, co ty masz tam zmieniać? No dodajesz trochę jedzenia, trochę gdzieś tam, wiesz, nie wiem, czasami może odejmujesz, jeśli jest potrzeba, no ale wiesz, to są jakieś takie minimalne rotacje, no ale no, wiesz, no kurczę, no czasem masz takie wrażenie, że gość oczekuje, no bo przecież zapłacił, żebyś tu mu na chama coś zmienił, no bo przecież on zapłacił, no to jak możesz mu powiedzieć, że no kurde, wiesz co, no waga rośnie, siła ci poszła do przodu, w sumie wszystko idzie okej, okay, wyglądasz dobrze, no po co zmieniać, nie? No ale wiesz, jak mu powiesz, że nie zmieniamy, no to dobra, raz to przełknie, ale jak tak za często mu tak będziesz mówić, to może się goś obrazić. No i tak się zastanawiam czasami, czy trenerzy po prostu czegoś tam nie dokładają tak z dupy na zasadzie, wiesz, a dołożę mu jakieś suple, albo coś tam zmienię. Zaszkodzić mu to powiedzmy, nie zaszkodzi specjalnie, a zawsze to będzie, że wiesz, że żeby nie było, że nic nie robię przy nim. No tylko, no, wiesz, czasami to jest takie bez sensu, nie? Żeby no, zapowiedzieć mądrzej. No, dokładnie, nie? Chociaż wiesz co, metforminy i tak bym nikomu nie dał przed treningiem jeszcze w takich okolicznościach też w ogóle, nie? Nie wiem, nie widzę czasami sensu, tak jak powiedziałeś, niektórych rozwiązań, no ale tak jak mówisz, my się głowimy nad nimi i próbujemy je znaleźć. Adam, kolejna rzecz, którą musimy szybko poruszyć, bo już chyba z półtorej godziny gadamy. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę, bo nie będę nawet tego edytował, powiem wam, to za długo zajmie, za długo wrzucanie, będzie 7-10 giga, także nie ma sensu. Okej, okay, co chciałbym poruszyć? Wpływ środków i jakie środki tak naprawdę, bo często mamy właśnie podwyższony hematokryt, hemoglobinę i ludzie myślą o to tylko złe boldenon, a nie mają na przykład pojęcia, jak anapolon bądź trenbolon wpływają właśnie na te parametry. Tak, no anapolon sam fakt, że jest lekiem na anemię, nie? To już świadczy o tym, że będzie podnosić krwinki czerwone i wiesz, jakoś przy Antku nie ma tego tematu, nie? Boldenon, powiem ci tak, nie? Z tym boldenonem też kiedyś się pojawiło, że ma wpływ na nerki i ktoś tam powoływał się na badanie, że uwaga, przez 12 tygodni brania boldenonu, dawka 300 mg tygodniowo, jakaś tam grupa ludzi miała chore nerki, nie? Znaczy chore nerki, problemy z nerkami, nie? Jakieś zmiany. No i tak wiesz, patrząc na to, jak ja zacząłem trenować, to każdy mówił, że boldenon długi jest, że nie ma sensu tego brać krócej niż 12 tygodni, no że to też środek taki nie jakiś tam, wiesz, mocny, więc dawki też z reguły były większe niż te 300 mg. Więc w sumie każdy, kto brał boldenon według tego, no to mieścił się w tych widełkach tego badania, nie? Że no, powinien mieć jakieś szkodliwe rzeczy z nerkami. Nie? Znamy dobrze osoby, zresztą też żeśmy brali tego boldenonu niemało i długo, i kiedyś widziałem jakiegoś takiego trenera, ale wiesz, z tych takich trenerów cwaniaczków, co w necie tam, wiesz, lubią komuś dupę przylizać i przyklaskiwać i mówić jak ten, nie? Chciałbym zobaczyć tych, co biorą tego 1,5 grama bolda. No to kurwa, patrzcie, nie? Jestem ja... Największy kurwa na scenie, jaki bym wyszedł. Łukasz chyba z rok na boldzie leciał, nerki ma kurwa całe i zdrowe. Ja też w swoim życiu najwięcej bolda brałem kurwa 500 co drugi dzień, masz 1750 tygodniowo i to tak powiem oficjalnie, tyle bolda kiedyś brałem. No nie, jakoś tam specjalnie szały też nie było. No, wiesz, teraz jeszcze jest moda na przyznawanie się, to wiesz, i tutaj nie ja do Łukasza, żeby nie było, bo Łukasz, to tutaj wam już przytoczę, sprawdziłem to, 1,5 roku temu powiedział oficjalnie o tym, co robi na forum i napisał o tym jeszcze na tym, wrzucił, na Instagrama, wrzucił, że jest materiał o tym 1,5 roku temu.
Nie, ale 10 lat temu chyba Łukasz Kaźmierczyk wrzucił film na YouTube'a, jak wbijać Sentinel, nie? I to już wtedy, bo tylko ludzie, wiesz, wtedy większość tych ludzi, co teraz hejtuje, w ogóle nie mało chyba, nie wiem, nie siedziało na YouTubie, albo nie interesowało się w ogóle tematem, nie? To już wtedy było takie dosyć popularne, nie? Poza tym ludzie mylą, przepraszam, że ci jeszcze wtrącę, Sentinel z tymi idiotami z Brazylii, z Rosji i tak dalej, tak, którzy walą, wiesz, olej, tak. Albo Kujawski jakiś dosłownie, bo to wiesz. Wiesz, mi się zarzuca na przykład w barki, nie? No kurwa, jakbyś tak zobaczył moje zdjęcia z 2013, to tam jest człowiek, który ma tylko barki i nic więcej, żadnej innej grupy mięśniowej. Ja barki poza iniekcjami takimi, wiesz, ze środków, no to nie robiłem. Mam takie dziwne bruzdy, no ale to jest tkanka bliznowata. Na zasadzie takiej, nie tylko ja to mam, to mam jeszcze parę osób. Na zasadzie, że wiesz, jakieś tam wzrosty, stany zapalne, po prostu zrobiła się blizna tego, żeby na mięśniu, no i ona jest po prostu pod mięśniem. Generalnie nic z tym nie zrobisz, jakieś tam zabiegi fizjo, może to trochę, wiesz, rozmiękczą, ale nie usuną ci tego. Jedna opcja na usunięcie takiej zmiany to jest po prostu wycięcie tej blizny, czyli byś musiał wyciąć kawałek powięzi z mięśnia, no to automatycznie masz otwieranie i bliznę i na skórze i tak dalej, nie? Ale de facto, no, lekarz mówi, że to nie jest w żaden sposób szkodliwe, nie? Na zasadzie, wiesz, pracy mięśnia i tak dalej, nie? Po prostu, no, taki pagórek tam, nie? No i teraz, wiesz, gdzie ja te barki tak mam przerośnięte, to gdzie ja bym olej w barki bił? Po co miałbym go tam bić? Wiesz, o co chodzi? Mięśnie jeżeli tak. Bijesz, jeżeli jesteś osobą inteligentną, to szukasz miejsca, które jest odstające, które jest po kontuzji, tak, no które dlatego jest biłem, zerwane, naderwane. Wiesz. Tak, no, powiem ci tak. Ja kiedyś zrobiłem taki protokół od Jordana Petersa. Kurwa, nie dotrwałem do końca, bo kurwa nie szło trenować, ale tam chyba ponad 2 tygodnie na nim wytrwałem. Nie, to było w zasadzie krótka, długa głowa po mieliczce w bicepsie i długa, wiesz, 2 głowy tricepsa, długa i ta boczna, nie? No i to przez 10 dni się biło po mieliczce, po 10 dniach już byłeś 2 mililitry. Tylko problem był, że to byłeś codziennie, nie? Czyli wiesz, jak się zrobiło 2 mililitry codziennie, krótką, długą głowę bicepsa, czyli sam biceps szło 4 ml codziennie. Jakby były jakieś odstępy czasu, żeby to jeszcze, wiesz, zeszło, to by było spoko, ale to było dzień dnia, nie? Ja cię powiem, wytrzymałem chyba do 16 dnia, a potem od 20 już były 3 ml na głowę, nie? Taki, po takich 30 dniach robiłeś tam ileś przerwy i powtarzałeś taki cykl, nie? No to trwałem chyba do 17 dnia. No powiem ci tak, ręka większa była, ale była taka, no wiesz, spuchnięta. Kalarytowata. Tak, no i powiedzmy sobie szczerze, Dawid, ile z takiego oleju w łapach możesz tych centymetrów tam nabić? Z 2 ci zostanie tak realnie, wiesz, jak już zejdą te stany zapalne i tak dalej, z 2-3 centy dobijesz. No jak masz 55 w łapie, nie wiem, ile ty tam mierzyłeś teraz. Ale tam, wiesz, krzywo coś zmierzyłem, wyszło 54,5, u Waldka wtedy było 54,5, też on równo mierzył. Teraz jakbym zmierzył czysto, to powiedzmy miałbym 53,5, no to powiedzmy jakbym użył, to bym miał 55,5, tak? No wiesz, to już tam kwestia, ale powiedzmy, wiesz, 54, 55, wszystko jedno, nie? No nawet jak ten olej ci dał ci centymetry, co jest dużo, no bo wiesz, w ręce nie robi się aż takiego progresu, nie wiem, jak w udzie czy gdzieś tam w plecach, nie? Nie jest tak duży mięsień, no to jest progres duży, ale gdybyś tego oleju nie bił, tak i tak byśmy na przykład, wiesz, ja mówię o sobie w tym momencie, jeżeli bym nie bił kiedyś oleju w ręce, zresztą ja mówię, ja go biłem dosyć krótko, potem inne środki tam wbijałem, więc to był taki już. Próbowałem zrobić ten od Petersa właśnie rozpiskę, ale to nie dotrwałem do końca, bo nie szło pleców. Nie szło niczego, pleców, żeby czegokolwiek, bo to wiesz, stan zapalny taki, że cokolwiek robiłeś, no, ściąganie drążka, to cię bolało. No i wiesz, przynajmniej w takim systemie, jak on proponował, że codziennie. No i wiesz, gdyby nie to i nie wiem, nie iniekcje takie z towaru, które też czasami gdzieś tam po rękach się biło, no to pewnie było, nie wiem, z 2-3 centymetry mniej, nie? Co też, wiesz, nadal jest ponad 50 centymetrów w ręku, nie? Więc, wiesz, nie jest tak, że ktoś wbił olej, nie wiem, miał 43 i nagle ma 53 i jest kozak, bo skułap olejem, nie? No kurwa, to nie, tak się nie da. Zapraszam do dobicia do 52, wiesz, bez tego, nie? Wiesz, to też nie jest taka prosta droga, więc wiesz, a no teraz już wiesz, nie wbijam, no bo nie potrzebuję, no nie wbijasz w mięśnie, które potrzebujesz. Musiałbym gdzieś tam nogi, teraz pracuję nad nogami, no ale w nogi bicie oleju, pewnie zdarzają się tacy. No podobno, ale... podobno mówili, że rami tam bił od góry do dołu, całe udo i tak dalej, no ale... U Ramiego to przypuszczam, nie on sam sobie to robił, tylko tam miał jakiś ludzi od tego, co był, to odpowiednio aplikowali, więc... Jak ludzika Michelina tego dnia. Wiesz, to jest ciężki temat, nie? No wiesz, da się gdzieś tam ten, ale no, ryzyko z tym jest takie, że wiesz, nogi to jest jeszcze takie miejsce,
To widać fajnie u kulturystów, zobacz, nie wiem, Brandon Curry, Jay Cutler tak miał, zauważyli, mieli te bicepsy takie baloniaste, takie bicepsy, wiesz, że włókna tam chodziły, aż się mieniły, jakieś pręgi, no takie nadmuchane te bicepsy mieli, nie? No a wiesz, nie? Więc wiesz, ja nie mówię, że akurat, no czy pewnie tak, nie? No, bo wiesz, Brandon Cutler tam już na poziomie Olimpii, to wszyscy, nie? Robią, widzisz, nawet Dexter, jak był na tym Arnoldzie w Australii, to był... Tak, wtedy, co został zdyskwalifikowany, prawie. No, wyrzucili go strasznie, wiecie, mimo że... Proszę, powiedział, że niby wino w iniekcji bił i stan zapalny mu się zrobił. Ja przypuszczam, że chuje. Zerwał, mówił, że zerwał. I nagle na następnych zawodach już nie był zerwany 3 tygodnie. Ale napinać go umiał, nie? Napinać go umiał. Zerwał, ale go napinał na scenie, nie? No, to wiesz, to na tym poziomie już tam wszyscy tego dają. Tylko wiesz, to jest, tak jak mówisz, często mylone z tymi oszołomami, wiesz, z Ruski. Tak, z tego, co tam, wiesz, z tymi debilami, co ten. No teraz, wiesz, coraz więcej ludzi o tym mówi, widzisz. I Adam Rębisz też mówił, że u swoich zawodników niektórych stosuje. No i gdzieś tam teraz, wiesz, też Karol Stuglik coś nagrał chyba dzisiaj, więc wiesz. Tak, więcej... Karol powiedział, że... Ja tak jak mówię, nie? Chyba z 10 lat temu przecież Łukasz Kaźmierczak na swoim kanale Future Body wrzucał film, jak, wiesz, aplikować syntol i nawet tam mniej więcej to tłumaczył, o co chodzi, nie? No, więc no, ale wracając tak szybko do środków już, bo trochę wyszliśmy poza temat. Tak, są środki, które bardzo mocno wpływają właśnie na ciśnienie krwi i jednym z nich jest insulina. Właśnie u Milosa też mieliśmy przykład, gdzie o tym mówił zresztą William, że był chłopak, który był u Milosa i trafił 200 ciśnieniem na... Właśnie to było nadużywanie. Słuchajcie, wszystkie środki, tak jak i papierosy wspomniałem, tak jak i alkohol i tak dalej, wszystko jest dla ludzi, tylko że w pewnym momencie musicie zauważyć, że tak jak Adam mówił, nie jesteście Nick Walker, nie będziecie na Mister Olympia w większości z nas. Mamy marzenia, mamy świetne sny, to jest piękne marzyć, ale bądźmy też realistami i jeżeli wy chcecie też brać, i wiele osób bez jakiegoś tam tołku i tak naprawdę bierze, bo Milos rozpisał, ale Milos też robi tak, że ma wszystko pod to podpięte, wie ile węgli dobrać do tej insuliny, wie też, że na przykład on bierze więcej tej insuliny też, to u niego troszeczkę inaczej działa. I tak jak ktoś weźmie 20 jednostek przed, 20 jednostek po i nagle budzi się 3 dni później i jakaś pani podaje mu zupę, bo tak może się wydarzyć, że budzi się i bo wpadniecie w śpiączkę, to potem się nie dziwcie. No i właśnie to jest jeden ze środków, który chodzi nam o to, że nadużywanie długofalowe to jest właśnie skutek przerostów. I przerostów mięśnia sercowego, przerostów wątroby, przerostów nerek, problemu z tarczycą i tak dalej. I tak na przykład chciałbym poruszyć z tobą tarczycę, Adam. Wiele osób ma tarczycę a boi się jednak, i jednokrotnie wspominaliśmy o tym, leków, żeby właśnie ona chociaż jakkolwiek odciąga. Pójdę do lekarza i co lekarz zrobi? Zobaczy wyniki badań i ci przypisze Letrox i kurwa do widzenia. I tyle. No. I następny proszę. Nie? No, co robi większość kobiet? Większość kobiet przychodzi, czasami kobiety przychodzą tylko z wynikiem TSH. Jak jest normalny lekarz, on to wyśle jeszcze na dodatkowe badania. T3 i T4. Tak, jakieś, czy tam jakieś przeciwciała, czy w ogóle jakieś USG darczycy. Ale są tacy, że wiesz, przychodzi babka po 40, już wiesz, że starsza babka, no po 40 starsza, wiesz, no powiedzmy, że już nie jest młoda osoba, zobaczy TSH, że jest podniesiony, a to chuj, to od razu z bomby, nie, Letrox, proszę i tyle, nie, i za jakiś czas do kontroli, dziękuję. 3 minuty i następny proszę, nie, no są tacy lekarze też, nie, więc wiesz, no de facto, no jak się leczy tarczycę, to jest tak samo jak z insuliną, bo jeżeli masz cukrzycę, no to insulina ci ratuje życie, to jest lek z grupy ratujących życie, nie. Adam, teraz zadam ci pytanie, czy insulina tworzy oporność insulinową? No sama w sobie nie, jako taką, nadmiar insuliny może tworzyć, tak? Ale mi chodzi, że insulina jako, czym jest insulina? Insulina jest lekiem. No, dokładnie. Właśnie, więc jeżeli jest dobrze dopasowana, to ona może pomóc, tak? Tak. Nawet zmniejszyć ci retencję, no bo jeżeli ktoś chodzi z cukrem całą dobę 120, 130, no to będziesz kurwa spuchnięty od wyjebanego cukru. A jeżeli unormujesz cukier insuliną, to będziesz nawet w tym momencie mniej spuchnięty, nie? Mniejsza retencja wody, gdzie generalnie, wiesz, insulina też jeszcze magazynuje minerały i tak dalej, więc powinieneś być teoretycznie bardziej spuchnięty, ale paradoksalnie może być tak, że na insulinie, jeżeli nie przesadzisz oczywiście z ilościami tej insuliny, nie?
No to może być ten. Tak z Landusem. No wbij, nie wiem, 30-40 jednostek Landusa w ciągu doby, a wbij 100 jednostek Landusa w ciągu doby, nie? No to znacząco będzie różnica, jeśli chodzi, wiesz, o retencję, nie? Bo wiesz, tutaj gdzieś tam kontrolujesz cukier, a tam już nadużywasz. Nadużywasz, nie? Więc to wszystko, wiesz. No tak jak mówiłeś, to wszystko jest dla ludzi. To jest, wiesz, no kurde, proste przełożenie, wiesz. Alkoholu nikt się tak nie burzy, bo my jesteśmy od małego przyzwyczajeni, że to, wiesz, jest wśród ludzi, jest to powszechnie, każdy gdzieś tam miał z tym kontakt, ma styczność, jest to elementem każdej dobrej imprezy i tak dalej. Ludzie na alkohol reagują normalnie, ba, nawet jako na coś dobrego, nie? No i teraz, wiesz, jeżeli ktoś by pił litr wody dziennie, no to kurwa, przypuszczam, rozłożyłby się znacznie szybciej niż po nawet takiej gramowej rozpisce towaru. Sam testosteron wbity jednorazowo, w jakiej ilości by tak naprawdę, no bo byś musiał naprawdę przegiąć pałę. No nie widzę idioty, który wbiłby 10 gramów na raz, tylko żeby sobie sprawdzić, jak to podziała. Ale nawet jakby chciał wbić powiedzmy 2 gramy na raz, nie zabije cię. Za to, jeżeli insuliny weźmiesz 60 jednostek powiedzmy, a są takie asy, które robią to nawet specjalnie czasami, żeby coś przyspieszyć, zabije cię. No chyba, że wiesz, kurwa, no nie wiem, jakby, chyba, że gorzba, wiesz, mega wyjebany cukier, no to wiesz, no to wtedy... Znaczy mówię o zdrowych osobach typu kulturysta, tak? Zdrowy kulturysta. No, znaczy 60 jednostek mówisz jednorazowej iniekcji. Nie, tak, jednorazowej iniekcji, tutaj to porównuję. Wiesz, chcę pokazać, zaobrazować mocnym naciskiem nadużycia. No, choć były przypadki, że ktoś próbował takie pseudosamobójstwo popełnić i wpierdolił z pupena na raz. Wiesz w ogóle, jaka jest dawka Lantusa, którą by trzeba było wbić? Nie wiem, ale wiem, że jeden kulturysta taki dawny, kurde, teraz mi uciekł, dinozaur miał ksywkę, dinozaur. Dinozaur. No, to on mówił, że 150 Lantusa to dziennie walił. Jak był. A dawka, żeby się zabić, byś musiał podobno 10 penów użyć. Aha, naraz, żeby użyć, żeby wyobraź sobie. To jest rozłożone 24 godziny, nie ma szczytu, więc nie ma tego momentu, tego co cię zetnie. Wyobraź sobie, że wbijasz 10 penów Lantusa. Kiedy się wkurwisz po prostu, że kiedy ty w końcu, wiesz, no są lepsze sposoby. Lepsze, przepraszam, nie ma lepszego sposobu, tylko są szybsze sposoby. Jeżeli ktoś już to chce zrobić, no to raczej nie Lantusa. No, dam ci inny prosty przykład. Patrz, aspiryna jest w każdym markecie, na półce przy kasie. Czekaj, może my się tu powstrzymajmy, bo zaraz powiedzą, że my tu sposoby na zakończenie. Nie, to nie o to chodzi. Łyknij opakowanie mety, 100 tabletek na raz, to prawdopodobnie cię odratują. Albo przeżyjesz. Może nie skończy się to dobrze, ale odratują cię. Jak łykniesz opakowanie całe aspiryny na raz, no to nichuja, nie? Od razu mówimy, my tutaj nic od nie razu polecamy. Po 5 minutach, jeżeli pukanie żołądka, no to może by to się udało, nie? Ale tak? No, od razu mówimy, nic tu nie polecamy, tak jak zawsze, to jest tylko no, takie anegdoty, takie. Dla zobrazowania do tego, że wiesz, wszystko, co jest dużo, wiesz, ja to też powiedziałem o tym Boldenonie, te dawki, nie znaczy, że takie polecam, nie? Nie, wiesz, nie, nie. Tytuły nikomu nie piszę tego, co sam robiłem, bo wiesz, robię gdzieś tam też na własną odpowiedzialność. Druga sprawa, wiesz, no wiem się też czego spodziewać, no i każdy jest inaczej odporny na sajdy, nie? Wiesz, przykład DNP. Większość stosowała, większość teraz mówi, że to gówno. No dokładnie, nie? Wiesz co, może w jakichś małych dawkach, posłyszałem, że w jakichś małych dawkach ma to jakieś tam zastosowanie, ale no wtedy też nie jest aż tak, wiesz, efektowne, jeśli chodzi o spalenie tego tłuszczu i tak dalej. Dla mnie myślę, że szczególnie u kulturysty to są lepsze sposoby, nie? Bo jakby nie było, jest to lek, który został wymyślony dla ludzi tak otyłych, że wiesz, no nie są w stanie nawet podjąć za bardzo aktywności fizycznej, nie? Więc u takich ludzi to gdzieś tam stosowano, żeby w ogóle schudli cokolwiek, żeby mogli się zacząć ruszać, nie? No to jest bodybuilding, a nie body starving czy cardio making, co nie? Nie jesteś triatlonistą, nie jesteś, wiesz. Co, no i de facto, jeśli chodzi o budowanie masy i ilość środków, wiesz, do każdej nowej masy organizm musi się zaadaptować, nie? Musi dotlenić tą masę mięśniową, musi, wiesz, cały organizm musi się zaadaptować do tego, że jest go więcej. Więc pewnych rzeczy i tak nie przekroczysz, nie? Więc podanie większej ilości środków, jeszcze większej ilości żarcia i tak dalej. Więc po prostu też wszystko ma jakiś limit czasowy, nie? I można zbudować dużo, no ale nie można budować
rok rocznie 10 kilo mięśni, no bo się nie da, nie? Nie, powiedzmy pierwszy cykl to jest te uda się 10 kilo, potem jest 7, 6, 3. Jak już dokładasz potem 2 kilo przez rok, to jesteś naprawdę szczęśliwy. Tak, no w tych kategoriach plus 100 kilo, kto dokłada tam 10 kilo rocznie? Nikt, może będą... No chyba, że teraz od Jensena to tak wywołał. Tak, Jensena tam ten, ale... Justin Shear... Tak, ale jeszcze... zobacz, że oni mają całe życie poukładane pod kulturystykę, nie? Tam nie tak, ma... my mówimy właśnie o takich osobach, tak jak wspomniałeś, jak Nick Walker, którzy no, nie mają nic poza tym. Tak, nie? Tam wiesz, tam się życie kręci wokół tego, no to może tak, nie? Chociaż z tego, co wiem, zobacz, na przykład Brett Wilkin ma swoją siłownię, ale to też jest kulturystyka, też jest sport, a Justin Shear ma coś swojego takiego zupełnie niezwiązanego też z siłownią, wiesz? No tak, nie, ale wiesz, jakby nie było i tak, wiesz, większość rzeczy się kręci wokół tego, a nawet jak ktoś ma jakiś biznes, no to wiesz, ten biznes to jest coś, co daje mu możliwości, jeśli chodzi o kulturystykę. To są ludzie już stricte nastawieni na tą kulturystykę i wiesz, nie jest tak jak u nas patrzenie, a czy wiesz, czy będzie, kurde, nie wiem, na rachunki, bo co tu żona powie, co tam, tu by wypadało do rodziny pojechać, tu by było coś tam, wiesz. Czy nawet na samym treningu, tu ci dzwonią, nie wiem, z roboty, coś się stało, nie wiem, ktoś pracuje na jakieś zmiany, ktoś nie przyszedł do roboty, bo zachorował, przyjdź wcześniej, bla, 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 wiesz, jest masę takich rzeczy, nawet co cię na tym treningu jest w stanie rozkojarzyć, nie? A u nich nie ma, u nich jest chyba trening, to nie idą trenują, no wiesz. Świetność, tak, świetność. Dokładnie. Świętość. Więc oni są skupieni tylko i wyłącznie na tym. No wiesz, no generalnie jak każdy najlepszy sportowiec, no żaden sportowiec, no jak to ktoś mówi, jak to kiedyś było powiedziane, że no jak nie masz obsesji na danym punkcie, to na pewno nie będziesz najlepszy, nie? Czekaj, jak to Fuad mówił? Anapol... No. Niewybaczalnie obsesyjny. Tak, nie? No na tym to polega, ale zobacz tych wszystkich, wiesz, no Jordan jak z Chicago zdobywał tytuły, to podobno podnosił zawsze... Zamiast, oni się już cieszyli, że na przykład wygrali kolejny tam sezon, to on zawsze podnosił ręce w górę, pokazując cyfrę o jedną więcej. Czyli już to też jest mental, co nie? Tak, że on już w tym momencie, jak wygrywał, to nie myślał o tym, że się zaraz, nie wiem, uchleje i będzie świętował, tylko już pokazywał, że już planuje kolejny tytuł więcej, nie? Czas do pracy. Podobno, wiesz, on podobno wcale dla kolegów z drużyny nie był specjalnie miły, nie? Po prostu, no kurwa, albo wiesz, jak ktoś mu się opierdalał, albo ktoś mu nie pasował, no to on to miał w dupie, mówił jak jest, bo on chciał być po prostu najlepszym i chciał mieć najlepszą drużynę, nie? A może taki lider właśnie też jest potrzebny? Nie, no. No, choć Modzelewski po jajkach nie pogłaszczę. No, nie każdemu się to podoba, nie? No nie. Niestety, no, nie każdemu się to podoba. Trudno, nie zupa pomidorowa. No tak, tak, ale to wiesz, no jak ktoś się do niego zgłasza, to... Jaką zupą mógłby być Łukasz? Kurwa, ostro jaką. Kurwa, z chili. No, meksykańską. Ale wiesz, nie, to tak szczerze powiedziawszy, no, wiesz, no, zgłasza się do trenera, znasz jego poglądy, no to kurwa, no wiesz, to jest tak samo, nie wiem, Mariusz przybyła, szykuje się do zawodów, on stawia przecier pomidorowy chyba już 6 tygodni przed, a izolat 8 tygodni przed. No to kurwa, jak idziesz do Mariusza, to raczej nie nastawiasz się, że będziesz wpierdalał sobie, nie wiem, serniczka. Badryki, tak, albo serniczki, czy żelki po treningu, nie? No bo wiesz, może gdzieś tam w okresie masy trochę ci poluzuje, ale jak się już szykujesz pod zawody, no to jest cel, słuchasz się wytycznych, no i tak potem już ciężko mieć pretensje do trenera, że on ci nie pozwala tego i tego, no ale kurwa, no nie wiedziałeś, do kogo idziesz, no wiesz. Nie robisz researchu rynku, szczególnie, że idziesz do trenera przygotowania do zawodów sylwetkowych. Tak, i trzeba ciągle pamiętać, że jest to sport, jakby nie było, mimo że amatorski, to ciągle jest to, wiesz, wyczyn, tak? Czyli, wiesz, mnie to zawsze zastanawia, że ludzie tak myślą, że jak oni pójdą 5 razy w tygodniu na siłownię, zrobić siłowy, zrobią kardio i nie jedzą fast foodów, to już są takie ciężkie wyrzeczenia, nie? No wiesz, dla jakiejś tam Grażynki, która no nagle, wiesz, ma się odchudzić, no to może faktycznie regularność w treningach i coś takiego, wiesz, to jest już jakieś osiągnięcie, nie? Natomiast dla sportowca wyczynowego, bo ty robisz wyczyn, no samo to, że zrobisz, nie wiem, 5 treningów w tygodniu, porobisz kardio i przytrzymasz dietę, no to nie jest żaden nadludzki, to jest taka podstawa, nie? Chcesz jakiś medal za to? Tak, no to jest podstawa, którą robi każdy, nie? I teraz... Oczywiście podziwiamy, jesteśmy dumni, tak, jesteśmy zadowoleni jako trenerzy, ale tak jak mówisz, to jest wyczyn. Tak, to jest wyczyn. I ty, taki człowiek powinien myśleć, co mogę zrobić jeszcze, żeby wyprzedzić tych innych. A często mamy takie myślenie, że oni przecież już tyle robią.
że no, oni chcą teraz wygrywać. No ale mówią, kurwa stary, no tam 100 osób, co będzie tego samego dnia na zawodach słuchał, robi to samo, a może robi jeszcze więcej, nie? Tylko o tym nie mówi, nie? No. Ja zawsze powtarzam tą analogię Lewandowskiego, który wiesz, Lewandowski na pewno nie, teraz, szczególnie w tej pozycji, w której się znajduje, że już jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, on nie myśli, słuchaj, strzeliłem zajebiście tą bramkę. On myśli, że ty, mogłem jeszcze lepiej to zrobić. Mogłem jeszcze, tak jak strzelił teraz to z przewrotki. Zobaczcie, on zrobił przewrotkę z rozwiązanymi butami w śniegu, kurwa. Jaki więcej miks chcecie? Tak, tak, nie wiesz. Ale to wiesz, to się wiąże z tym, że to też jest właśnie lata pracy. Ja ci powiem, w 2011 roku pracowałem na odżywkach w Zabrzu. Łukasz Piszczek, który grał wtedy w Borussii Dortmund, on pochodzi z Goczałkowic, trenował w Gwarku Zabrze, stamtąd przeszedł do Zagłębia Lubin, z Zagłębia trafił do Borussii. I do sklepu z suplementami przyszła jakaś babka, która dziwnie mi się kojarzyła i za chwilę dołączył do niej Piszczek. Ja w tym sklepie sprzedawałem. I oni mieli listę jakąś i pytali tam o konkretne rzeczy, bo mieli od dietetyka wyznaczone, co on tam ma za suplementy mieć i tak dalej. Nie? To był 2011 rok. Nie? No wiesz, w Polsce piłkarze, no dziś może się już to trochę zmieniło. Na tamten czas to może w jakichś tam pojedynczych klubach był jakiś tam pseudodietetyk. Natomiast większość klubu no, żarło co chciało, wiesz, piłkarze nie mieli generalnie żadnej diety. Patrz, tam było 2011 i oni już wszyscy mieli, kurwa, dietę jakąś, wiesz, czy ją tam trzymali w prywatnie, czy nie, no to już ich kwestia, ale mieli już opiekę dietetyka, nie? Więc zobacz już, o ile wyprzedzali. I jakby ta dieta była taka totalnie bez znaczenia, to by tego nie robili, nie? I wiesz, no i też się wiąże, to jest, kurwa, praca, nie? To jest, wiesz... To jest praca, tak jak powiedziałeś, to jest twoja praca. Tak jak mówisz, to jest twoja praca wszystko. To, co teraz robisz na scenie, to jak się pokażesz, czy ci się wydaje, czy nie, to czy tak czy siak będzie jakoś reprezentowało ciebie w późniejszych biznesach. No tak, nie, wiesz. I też właśnie takie powiedzenie, też jakieś kurwa materiału było, że mecz, czy tam wiesz, tam było akurat w kontekście meczu, można to w kontekście zawodów, czegokolwiek, wygrywasz w poniedziałek, wtorek, środę, piątek, wiesz, od poniedziałku do piątku, a nie w sobotę, kiedy jest mecz, bo wtedy już tylko dzieje się to, co przepracowałeś przez cały tydzień, nie? I to często jest tak, że przychodzi zawodnik do ciebie, leciał w chuja cały rok, bo leciał w chuja, nagle on się na 12 tygodni spiął i wiesz, tak się zafiksował przez te 12 tygodni przygotowań, że on teraz by chciał, kurwa, złote góry i medale zdobywać. Ja muszę powiedzieć mu, no stary, wiesz co, no, z 12 miesięcy przypracowałeś 3, 9 leciałeś w ciula. Dlaczego masz być przed kimś, kto, kurwa, pracował 10 miesięcy? Albo jeszcze do tego nie masz jakiejś wybitnej genetyki do tego sportu. Tak. No wiadomo, że wiesz, no kulturystyka to jest taki właśnie sport, gdzie też genetyka ma znaczenie i czasami ktoś się nie napracuje, a zajmuje dobre miejsca, nie? Czy po prostu no, też kwestia sędziów i oceniania, nie? Bo wiesz, są sędziowie, no ale zakładamy, że nie jesteśmy genetykami i zakładamy, że no, robimy tyle, ile możemy, nie? Więc no, jeśli masz świadomość, że leciałeś w ciula przez większość roku, no to tak jak, nie wiem, 2 godziny nie wyśpisz 8 godzin, nie da się spać 2 godziny, 8 godzin, tak? W 3 miesiące przygotowań nie przepracujesz całego roku, nie? No, nie nadrobisz tego czasu. Nie? Tak, w 2 godziny kardio nie odkręcisz wpierdalania przez całe święta. No, dokładnie, więc musisz, wiesz, dopasować swoje oczekiwania do tego, co naprawdę się dawać. Nie? To, że przez te 3 tygodnie dajesz sobie wszystko spoko, znaczy 3 tygodnie, 3 miesiące, spoko, to dobrze o tobie świadczy, no ale wiesz, no, są rzeczy, pewnych rzeczy, których na off-seasonie nie zrobiłeś, teraz wyjdą te braki. Nie? Myślę, że na tym sobie zakończymy ten chyba najdłuższy materiał kulturystyki bez ciebie. O zdrowiu tak nie do końca to wyszło. Nie, wyszło, tylko że dużo wątków pobocznych, ale myślę, że naprawdę ludzie lubią słuchać nas. Bardziej ciebie i Łukasza niż mnie, ja tu jestem dodatkiem. Mnie lubią oglądać, bo ja jestem przystojny. Żartuję. Także dzięki, Adam, za znów poświęcony czas. Czego tu życzyć? 300 funtów. 300 funtów ci życzę, a za chwilę zresztą będzie pewnie gadać na konwersacji, także pozdro wszystkim. Trzymajcie się.